Cześć i czołem, z tej strony Telman, z Tentego na dwóch. I dzisiaj wracamy do Warhammera i zagramy sobie scenariusz tym razem z Quentina. Quentin to jest taki konkurs raz do roku, gdzie można podesłać swój scenariusz. No i tam szanowne jury, złożone często z dosyć znanych w świadku RPGowym mistrzów gry, jakichś tam publikujących różne materiały, ocenia po prostu takie scenariusze. I zagramy sobie właśnie taki scenariusz, chyba finalistę albo półfinalistę, właśnie któregoś Quentina. Będzie to Siewca Zarazy, autorstwa Jakuba Jaworskiego. I dzisiaj ze mną grają następujący gracze. Trochę okrojony skład, bo trzy osoby, ale będzie fajnie. Więc tak. Gra Harold, człowiek kawalerzysta. Siema, siemana. Znacie go jako Urgrima ze ścieżek. Mamy Toda, tym razem człowieka kapłana Mora. Hej. I na końcu Ulrich, człowiek rekrut. Już nie rekrut, już normalny żołnierz najemnik. Awansował, Ulrich się awansował. To zmienimy później. W bliżej nieokreślonym czasie i przestrzeni spotykacie się w jednej z alddorfskich karczm. Waszym wspólnym znajomym akurat tym razem był Dudo Czerwonka. Niziołek, hiena cmentarna. Człowiek, można by powiedzieć, gdyby nie był niziołkiem, z marginesu społecznego. Taki hochsztapler, zawsze kręci na boku, stara się związać koniec z końcem. I otóż Dudo sprzedał wam nowinę, robotę tak naprawdę, która odnalazła go dosyć niedawno, raptem dzień wcześniej. Skontaktował się z nim podobno niejaki Albrecht Payne, młody asystent profesora Olafa Indera. Przedstawił mu zlecenie, mianowicie wykraść trupa znanego altdorfskiego kupca Helmuta Tussendorfa. Profesor, asystent, jaki rodzaj zlecenia nie były dla was żadną nowością. Na co dzień, można by powiedzieć, dostajecie podobne zlecenia. Jeszcze trupa nie natrafiliście na to, żeby na takie zlecenie, żeby ktoś zlecał wam kradzież zwłok. Zwłaszcza ty, Todd. Miałeś do tego mieszane uczucia, do tego pomysłu. Natomiast to, co zwróciło twoją uwagę, to szczegóły dotyczące Denata. Sam profesor Olaf Hinder podobno potrzebował tych zwłok do, oczywiście, jakżeby inaczej, poszerzania swojej wiedzy. A jak wiadomo, poszerzanie swojej wiedzy wymaga obiektów badań, a fizjonomii najlepiej uczyć się na świeżych zwłokach. Natomiast to, co
udało wam się jeszcze, to czego udało wam się dowiedzieć na temat samego Helmuta Tussendorfa, to to, że był to naprawdę bardzo znany alfdorski kupiec. Najpierw z tego, że był cholernie bogaty, natomiast następna charakterystyczna dla niego rzecz przyćmiła nawet to, gdyż podobno Helmut Tussendorf zachorował, a następnie wyzdrowiał, kompletnie ozdrowiał ze zgnilizny Nurgla. I to jest coś, co ciebie, Todd, zaciekawiło w całej tej sprawie. To, jeżeli jest to prawdą, to byłby to przypadek jedyny w swoim rodzaju. Zadanie jest bardzo proste. I Dudo bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że z jego oczywiście pomocą spokojnie będziecie w stanie wykonać to zadanie bez najmniejszego problemu. Macie wykraść trupa w noc po pogrzebie i dostarczyć umówione miejsce, czyli do tajnego warsztatu profesora mieszczącego się w piwnicy jednej z kamienic w gorszej części miasta. Dudo ma przygotowaną na cmentarzu taczkę, którą to taczką przetransportujecie po prostu pod osłoną nocy to ciało do tej kryjówki, do tego warsztatu. Profesor podobno nalegał, żebyście pojawili się także na pogrzebie, żebyście mieli po prostu wiedzę, w którym grobowcu zostanie pochowany Tussendorf. I pogrzeb jest planowany na ten właśnie dzień, w który się spotykacie w gospodzie. Jest dosyć wczesna godzina. Pogrzeb zaplanowany jest na późny wieczór, 19, powiedzmy. Wiecie, że ranga Tussendorfa sprawi na pewno, że na pogrzebie pojawi się mnóstwo gapiów, w tym możliwe nawet, że jacyś urzędnicy miejscy, wyższego szczebla nawet, może nawet sam burmistrz, kto to wie. Tak czy inaczej, macie chwilę na to, żeby może przedstawić swoje postacie, bo w sumie dawno nie graliśmy w takim składzie. I co? A później po prostu przejdziemy sobie do tego, w jaki sposób będziecie się chcieli przygotować do roboty. I Maciek, jak byś mógł zacząć? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o Urlisia von Liechtensteina, jest to żołnierz, najemnik. Prawda, ostatnio służył w armii imperialnej, natomiast jeśli zdarzy się inne jakby zlecenie, to też najbardziej go się podejmie. Jest raczej młody, no bo ma 23 lata, chociaż z drugiej strony, zważywszy na realia, 23 lata można uznać już za taki dosyć stateczny wiek. Jest dosyć wysoki, szczupły, ale widać jakby pod nim, a raczej na nim mięśnie. Jeśli chodzi o jego wygląd taki zewnętrzny, to uwagę zwracają słomiane włosy, słomiana broda, zapleciona w kilka warkoczy, słomiane włosy, bokami wygolone. Uwaga też zwraca biegnąca przez lewy policzek blizna i jakby pod prawym okiem wytatuowany mały niedźwiedź, znak Ursuna. No i jakby jeśli chodzi o Urlisia, on nie rozstaje się ze swoją fajeczką. No, jeśli tylko ma możliwość, jeśli tylko sytuacja tego pozwala, to zawsze gdzieś sobie odpala tą fajeczkę i uwagę zwracają jego nienaturalnie niebieskie, błękitne oczy, które zdradzają
Lotność umysłu, z drugiej strony bije z nich swego rodzaju pustka, tak charakterystyczna dla żołnierzy, czy dla ogólnie kogoś, kto wiele walk przeżył, wiele śmierci widział i w ciężkich sytuacjach był postępny. Dobrze, dzięki Maciek. To co, może Todd? Dobrze, a więc Todd jest no już starszym, praktycznie 40-letnim kapłanem, mnichem Mora, który wygląda na dość sprawnego, silnego człowieka, który no walczy ze swoją starością, można powiedzieć. Jest niższy niż średni człowiek, jest ogolony na łyso, chodzi w swoich szatach, prostych, czarnych szatach morowskich i cały czas nosi rękawiczki. Co jeszcze? Chyba tyle. No, dość starszy człowiek już. Ale dalej działa i żyje. Stary, ale jary. Niektórzy dwa razy by zdążyli już umrzeć. W takim wieku. No i ostatni Harold. Szczególnie w Sylwanii. Szczególnie w Sylwanii. Harold. Harold jest w sumie taki średniego wieku. O ironię, jak tak słuchałem opowieści, opisu Ulrisia, to o ironię są dość podobni. Ponieważ Harold ma też takie jasne, takie blond włosy, takie trochę kolorze siana, z tym, że on ma je raczej takie trochę dłuższe, tak gdzieś do prawie do ramion, trochę no między, tak gdzieś do szczęki, do końca szczęki. Ale jest ogolony gładko, natomiast jest dość krępy, ale nie jest krępy na zasadzie zbudowany bardzo potężnie, jest po prostu takiej raczej krępej budowy, nie do końca wiadomo, czy to tłuszcz czy mięsień. W każdym razie ta jego kurta, którą ma, zawsze ciasno się na nim opina. Jest taka jakby jego skórzana kurta, która już przeszła swoje. W końcu służy już ponad dekadę w tej kawalerii, chociaż już zazwyczaj też bierze jakieś zlecenia sobie na boku, żeby gdzieś to jego swoje imię rozpromować. Oprócz tego ma takie swoje spodnie jeździeckie i te kawaleryjskie niezniszczalne buty. Ma również posiada konia, który jeszcze żyje i mam nadzieję, że to się utrzyma. Koń jest takim szampańskim umieszczeniu, więc jakby jest też dość trochę kolorystycznie podobny do właściciela. Wabi się tancerz i jest bardzo związany, w sensie Harold jest związany z koniem, to czy koń jest związany z nim, to jakby zależy od kostek. Ale tak to mniej więcej wygląda i jak zazwyczaj Harold jest raczej pewny siebie, to często swoją niepewność maskuje właśnie i nerwowość tą taką udawaną pewnością. No i w sumie tyle. Dobrze. To ja jeszcze proszę. Mogę dodać, bo nie pomyślałem o ekwipunku. Todd ostatnimi czasy podróżuje z dość dużą ilością książek, z którymi się nie rozstaje, które się ma w plecaku. I wziął przykład z pewnego innego kapłana, którego kiedyś poznał, czyli nosi halabardę. I to tyle. Od swojego kuzyna Toba zapożyczoną. Więc dla wszystkich, którzy nas oglądają na Twitchu, ostatnia szansa na to, żeby wydać punkty. Miki już się zastanawia, na co wydać punkty. Już nabił i punktów. Ile tam masz, Miki, punktów? Weź napisz. O. Pod CPH, słuchaj. Dodatkową mutację mu dam. A mutacja? No, daj mu nareszcie... Przyjąłbym. Daj mu kuzyna, który nie ma na imienia na T. Dobra, zładowało się. Panel kontrolny. O, 10K już Miki nabił prawie. No to faktycznie, to już może być zagwozdka. Wariaty. Robson, dzwoni coś do ciebie. Już chyba nie. Czy ktoś badziewny coś wykupił? Badziewny przedmiot? No, od to odebrano, tylko nie widzę. O, ktoś rzucił badziewny przedmiot. Dostał. Ciekawe, kto dostał. Dla Toda, żeby mu szczęście sprzyjało.
Dobra. To do widzenia. Dostaniesz dół od halabardy tylko. Faktycznie wszedł badziewny przedmiot. Dobrze. To się przecież lewo. Todd, to w takim razie poproszę D6 na czacie. Tylko zanim wpiszesz. Dobra. Nieważne. No, za późno. Czekaj, ja zaakceptuję. Dobra. A co zanim wpiszę, tak z ciekawości? Chciałem powiedzieć po prostu, co jest w puli, żeby nie było, że potem, nie wiem, wiesz, rzuciłem ci coś z dupy. Natomiast trójka, to jest, mój drogi Todzie, magiczna lina. I tyle na razie wiesz o niej. Magiczna lina. Jak powiedziałem, nawet badziewne przedmioty będą użyteczne. To jest taka lina, co jak zawiążesz, to się rozwiązuje. Nie, to jest, wiesz, taka lina, że pstrykniesz palcami i ona sama cię wiesza. Nie, ona się rozwiązuje, wiesz, po 10 minutach, więc zdążysz się zawiązać ją, opuszczać się na niej i równie tylko po 10 minutach się rozwiązuje. Jestem pewien, że kiedyś się przyda. Jak będziemy to trupło jeszcze wyciągać, to ona ciebie zamieni z nim. To tylko jeszcze może wytłumaczę osobom, które po prostu nie wiedzą. W momencie, kiedy jest stream na Twitchu, można sobie wbić. Jeżeli macie założone konto, to zaczyna wam zbierać punkty kanału. U nas to są złote Stefany. I za odpowiednią ilość tych złotych Stefanów, tutaj Sober Monks wydał właśnie 8000 punktów kanału dla jednego z graczy i Todd otrzymał na zawsze, nie tylko na tą sesję, bo tam różne punkty działają na sesję głównie, ale dostał na zawsze linę magiczną. Jaką ma moc ta lina, to sobie Todd już obada sam podczas sesji. Dobra, i skoro wszyscy już się opisali, to słuchajcie, do siema spoiler, do tego pogrzebu macie jeszcze spokojnie kilka godzin. Albo na to, żeby się pokręcić po mieście, albo na to, żeby, nie wiem, może obadać miejsce, które przyjdzie wam okraść, a może po prostu, żeby się przygotować do tej roboty, nie wiem, zakupując jakieś przydatne rzeczy. Dudo ma mieć rolę włamywacza, bo krypta tego kupca jest jedną z bogatszych na cmentarzu. Więc domyślacie się, że tam raczej no, drzwi do krypty, czy jakieś bramy, czy cokolwiek, jak ta krypta będzie wyglądała, na pewno będą zamykane i to pewnie nie na jakiś tam po prostu skobelek, tylko pewnie na klucz. Więc Dudo zaopatrzył się już w łom, wytrychy, także jakby od niego zależy kwestia włamania się tam. No i jeszcze ma taczkę oczywiście na te zwłoki. Natomiast wiadomo, że nie wiadomo, czego można się spodziewać, także to zależy już od was. I słucham, czy macie jakiś pomysł na wypełnienie tego czasu. Bo my siedzimy przy karczmie teraz, tak? I tak, siedzicie sobie w karczmie, w jakimś takim zacienionym stoliku. Właśnie Dudo wam sprzedał to zlecenie. No i macie jeszcze te kilka godzin na to, żeby ten czas wypełnić w jakikolwiek sposób. To co, panowie? Ja idę chować tego pana. Tak Ulrich... Harold tak patrzy na Todda i tak, no już raz byłem przy tym, jak kogoś chowałeś, w sumie to lepiej zostaw to komuś innemu, bo ja nie wiem, czy garść błota, trochę śliny i jeden krzak na górę sprawi, że ktoś będzie pochowany, a mimo wszystko tym razem musimy się skupić na odkopywaniu niż zakopywaniu, więc ty lepiej stój na czatach, bo jeszcze nam spierdolisz robotę. To będzie mniej roboty, drogi kawalerzysto. Będzie więcej roboty jeszcze, jak zakopiesz, a my odkopiemy, to nie o to chodzi.
Czy my mamy w ogóle, teraz zwraca się do Urlisia, bo jakby Harold stwierdził, że rozmowa z kapłanem, który zajmuje się chowaniem zwłok na temat odkopywania tych zwłok może się trochę mijać z celem. Urlis, czy my mamy jakby wiedzę na temat tego, czy on będzie w tej krypcie w ziemi, pod ziemią, na czymkolwiek, jakby czy... Wiesz może coś o kryptach, jakby cokolwiek, bo jakby już wiemy, że ktoś kopie w ziemi, ale pytanie, czy my będziemy musieli kopać w ziemi, czy raczej otwierać jakieś trumny, takie, wiesz, że stoi na postumencie, chuje muje te sprawy. Obawiam się, że jeśli chodzi o kwestie związane z pogrzebem, to największą wiedzę będzie miał nasz ukochany Todd. Więc chcąc, nie chcąc, też średnio mi się to podoba, ale chyba jeśli chodzi o kwestię pochówku, musimy zdać się na nim. Z drugiej strony, skoro kapłani Mora zajmują się pochówkami, to chyba dobrze było mieć swojego człowieka, że tak powiem, na miejscu, który to odprawi. Natomiast wydaje mi się, że dobrze byłoby się udać na miejsce spoczynku naszego denata przyszłego, w sensie przyszłego miejsca spoczynku aktualnego denata. Denat jest obecny, to jakby... Tak. I zobaczyć, w jakich warunkach będzie ów waszmość chowany. To prawda. No, liczę tylko, że nie będzie żadnych grajków na pogrzebie, bośmy takiego jednego spotkali, co brzdęgolił, pierdolił i udawał, że zna języki, a ostatecznie... To normalnie nuta nie była tak zła. Tak, no w sumie z drugiej strony on tylko pogrzebowy umiał grać, bo jak chciał nas rozweselić, to myślałem, że pójdę umrzeć obok tego zakopanego denata. Ale liczę, że tym razem będzie lepiej. No dobra, to raczej wątpię, że jakiegoś... Chociaż nie wiecie, czy nie potrzebowalibyśmy jakiegoś względnego kaganka światła, żeby tam cokolwiek oświetlić. To było zbyt duże oznajmienie, że ktoś grzebie przy grobowcu. Ja mam w sobie kilka świec. Ja mam lampę i zapas oliwy, więc jeśli byłoby nam dane gdzieś grzebać, nie byłby tu problem. Natomiast tutaj faktycznie i gdzieś Urliś tutaj sam w duchu przeklnął swe słowa. Obawiam się, że w kwestii jakiegokolwiek rozeznania będziemy musieli polegać na naszym Todzie. No dobra. Urlisiu, pamiętasz te dobre... takie obrączki, które kiedyś zebraliśmy. Przecież jesteśmy ekspertami w znajdywaniu grobów. Tak, to prawda. To prawda, mości Todzie. Ale to tak jak wspomniał nasz towarzysz, musimy mieć informację, jak będzie odbywał się pochówek, ponieważ panowie zakładam, że żaden z was łopaty raczej nie posiada, jeśli zakopią nam go pod ziemią. To będziemy musieli pokopać. I tutaj gdzieś trochę się zamyślił Urliś jednakowoż. Wykopywanie zwłok średnio mieści się w jego postrzeganiu świata i do tej pory jednak póki co nie miał takiej okazji. Natomiast z racji tego, że Todda darzy jako takim zaufaniem, no i przecież jeżeli kapłan Mora bierze w tym udział, to znaczy, że tak ma być, to trochę sobie to usprawiedliwia, te swoje wątpliwości przed sobą właśnie obecnością kapłana, Boga, który jako tako jest Bogiem zmarłych. Myślę, że dobrze by było się tam rozejrzeć, może jaki grabarz będzie w pobliżu, będzie mieć swoją budę z łopatami, bo myślę, że targanie czegoś takiego przez cały ten mogłoby być mimo wszystko gdzieś tam jakieś niewygodne dla nas, a i spierdolić tym by było trudniej. Myślę, że możemy ruszyć. To czy nasz jakby towarzysz Niziołek Jena Cmentarna jest tam z nami, czy on nam zlecił po prostu w sensie tak, on jest sprzedał temat i się zawinął? On jest z wami i on tam z wami się wybiera. W sensie okej, okay, to nie jest tak, że wy go dopiero poznaliście, tylko już parę dni spędziliście razem i... No więc rozumiem. A ty towarzyszu Niziołku? Masz jakiś ekwipunek, który ewentualnie mógłby nam tam pomóc? Bo ja widzę w ciemnościach, więc światła nie potrzeba. Ale jeżeli wy potrzebujecie, to raczej lampy, a nie
jakieś pochodnie czy coś, bo pochodnie szybko nie zgasisz. A lampę? Cyk. I nie ma. A łopata? Łopata? Kilo? Ja nie wiem, czy łopata będzie nam potrzebna, bo takiego możnego pana to raczej w sarkofagu złożą. A łom, jak raczej widzę, kopać nie będziesz. No dobra. Cóż, panowie, wydaje mi się, że trzeba by ubrać w takim razie najlepsze, co mamy. No i jak nadejdzie czas, udać się na pogrzeb. Myślę, że najpierw chodźmy zobaczyć, jak to wygląda tam, wiecie, gdzie to będzie umieszczone w ogóle to jego, bo w sumie nie wiemy, gdzie ten cmentarz, to nie jest jeden budynek, czy tam jakieś miejsce pochówku, tylko tego może być wciul. Myślę, że możemy się tam przejść. A z drugiej strony myślę, że fakt, że kapłan Mora pokręci się po cmentarzu, nie będzie czymś podejrzanym, a my się możemy rozejrzeć w międzyczasie za jakimś grabarzem. Riku, myślę, że jak dwóch wojskowych przyjdzie powiedzieć, że szukają grabarza, ewentualnie jakiegoś możemy wymyślonego towarzysza broni chcieć pochować, czy kogoś takiego, to myślę, że też nam coś się języki im rozwiążą, coś powiedzą, a my może zobaczymy coś, co będziemy mogli pożyczyć na czas naszej. Tutaj Harold się musiał zastanowić w sumie, bo mimo wszystko chciał zdobyć jakiś rozgłos przez jakby bycie kawalerzystą i ogólnie jakby chciał być znany ze względu na to, bo jakby przez to wyruszył z domu, ale z drugiej strony gdzieś tam fakt bycia właśnie takim cmentarną hieną czy wykupywaniem trupów, to jest, trochę mu się mieszało, ale myślał w sumie podobnie jak Ulrich o tym, że skoro kapłan Mora, który przy nim chował zmarłych, chce tych zmarłych odkopać, no to myśli, że to w sumie nie jest takie złe, no umówmy się, nie on musi te zwłoki ciągnąć za nogę, nie? Naszej pracy dokończył Harold. To ja proponuję może, że ja pójdę do moich kompanów po fachu, zgłoszę się do nich do pomocy, to może będę miał szansę zobaczyć ciało dość szybciej, czy wszystko z tym ciałem jest normalne, bo jednak robota dość ciekawa, a historia o samym bogaczu też jest ciekawa. I może przy okazji dzięki temu będę w stanie być bliżej chowania, zobaczę może sarkofag podczas samej ceremonii. Jeśli zgodzą się, żebym brał w niej udział jako kapłan Mora. To mimo wszystko myślę, że możemy się rozdzielić i ty się udasz tam, będzie mniej podejrzane, jak wokół ciebie będzie dwóch, chociaż raczej wątpię, że możesz nas podać za jakichś ochroniarzy czy coś takiego, więc mimo wszystko lepiej dogadasz się sam, a my, Ulrichu, myślę, rozejrzyjmy się na miejscu pochówku. Mądrego to i dobrze posłuchać. Tutaj Urlich zdecydowanie z Haroldem się zgadza. Tutaj jakby tak trochę pół żartem, nie wiedząc do końca, że ciśnie po samym sobie Harold, a to kto gadał? I jakby po chwili uświadomił sobie, że sam się zjechał, bo Urlich chciał mu powiedzieć coś miłego. Trochę się zmieszał, ale no to chodźmy. Ruszajmy. Dobrze. To zacznijmy może od Toda, bo będzie trochę szybciej, a następnie przejdziemy do was, panowie. No to Tod, słucham. To chciałbym po drodze zakupić lepszej jakości szaty, znaczy jakiejś porządnej jakości, i potem wybrać się po prostu do kapłanów Mora. Ale dalej szaty takie kapłańskie czy świeckie? Znaczy szaty jako kapłańskie, tak. Okej. Okay. Pytam, bo będą tańsze po prostu. Mm. Dobrze. To w takim razie rzuć sobie, jeżeli chcesz oczywiście, na targowanie. Bez problemu. W Altdorfie odnajdziesz krawca, który zajmie się po prostu zdjęciem miary i tam jakimiś ostatnimi poprawkami. Bo
jako kapłan Mora raczej zmieścisz się w coś, co będzie po prostu już gotowe. Jakiś plus, minus? No standardowo plus 20. Za każdy punkt sukcesu będziesz miał... Nieważne. Dobra. Więc płacisz 1,5 złotej korony. No okej. Okay. I faktycznie jest to szata lepszej jakości. Nie jest po prostu zwykłym takim czarnym workiem, nazwijmy to. Ale ma delikatne zdobienia, kruki i taką srebrną lamówką obtoczone rękawy i spód, żeby się nie strzępił ten materiał. Także wygląda bardzo porządnie. No i znajduję oczywiście jakieś odosobnione miejsce, żeby się przebrać. Może jest tam jakaś przebieralnia? Na pewno. U krawca jak najbardziej jest przebieralnia. No i wyruszam do Morowców. Okej. Okay. Świątynia Mora w Waldorfie jest naprawdę okazała, jeżeli tak można powiedzieć o świątyni, która służy zmarłym. Natomiast faktycznie robi wrażenie. Jakiś czas zajmuje ci dotarcie do osoby, która jest jakby odpowiedzialna za odprawienie rytuału na cmentarzu i pochówek. I jest to... Dostajesz namiar. Bo jakby wiadomo, że Waldorf jest tego typu miastem, gdzie rządzi biurokracja niestety. I to nawet dotarło do takich budynków publicznych jak świątynie. I tam nikt nie ma czasu na jakieś, wiesz, pogaduszki i tak dalej. Dostałeś po prostu namiar na kapłana świątyni, pomniejszej świątyni Mora, która znajduje się po prostu przy cmentarzu, który będzie odprawiał ten pochówek. Jest to Hugo Brass. I prawdopodobnie powinieneś go znaleźć po prostu na cmentarzu, bo znając jakby zwyczaje, cały proces, który towarzyszy jakby grzebaniu zmarłych, na pewno już powinien się do tego przygotowywać, albo przynajmniej gdzieś tam po prostu rozpocząć pracę. Bo ciało przed pogrzebem powinno być oczyszczone i pytanie, czy będzie to robione w tej mniejszej świątyni? Tak. Tak. Okej, okay, no to się wybieram prostu... do mniejszej świątyni. Mhm. Prawdopodobnie tam po prostu rano ktoś to ciało przywiózł i od tamtej pory już znajduje się w świątyni i czeka na pochówek. I dobrze. Zostawiam jedną świecę jako ofiarę. Okay. To sobie odpisz. I na tyle mieliście dużo czasu, że myślę, że spokojnie możecie się po prostu złapać. Chyba, że nie chcecie się gdzieś tam w większej grupie pojawiać na cmentarzu wcześniej, to nie ma problemu, to powiedzcie. Znaczy, no kwestia tego typu, czy się uda Todowi wkręcić, bo jeżeli tak, no to chyba średnio by było dla nas wskazane, żebyśmy gdzieś pokazywali się razem, żeby raczej nie wzbudzać podejrzeń. No dobra. Myślę, że raczej, w sensie możemy się złapać czasowo, ale nie będziemy się łapać jako grupka. Okay. Dobra. To po prostu przejdźmy w tym momencie przez was. Udajecie się razem z Dudo na cmentarz. I odnajdujecie największą jak to się nazywa? Kaplicę? Nie kaplicę. Wiem, o co ci chodzi, to się nazywa. Krypta właśnie. Największą kryptę na cmentarzu aldorskim. I krypta Tusendorfów jest jednym z wielu grobowców na tym cmentarzu, natomiast różnica jest kolosalna, bo ilość zdobień na zewnątrz, jakichś pomników, bardzo możliwe, że figur, rzeźb, osób, które może nawet tam spoczywają, okalająca taki mały ogród, można nawet to nazwać.
jest kilka metrów po prostu od świątyni, ogrodzone takim metalowym, niziutkim płotkiem, jakby tylko i wyłącznie wskazującym na to, że jakby tu już zaczyna się teren tej krypty, jest bogato zdobiony. Tam są zasadzone kwiaty, właśnie znajdują się te posągi, te figury i widzicie, że ta krypta jest dosyć okazała. Domyślacie się, że... bo prowadzą tam dwa wejścia. Naprzeciwko siebie tak jakby. I schody prowadzące mniej więcej 2 metry w dół. A sama krypta wystaje jeszcze na mniej więcej 3, może nawet 4 metry ponad poziom cmentarza. Więc naprawdę okazały budynek. Jak na samą kryptę. I schodki te prowadzące w dół wieńczą na końcu solidne, obite stalą odrzwia. Czyli faktycznie Dudo miał rację, że będzie ciężko się dostać do środka. Sprawdzacie najpierw pierwsze wejście i drzwi te wyglądają wcale nie jakoś staro, niezaniedbane. Wszystko wygląda mniej więcej, że jest naoliwione. Natomiast kiedy przychodzicie na drugą stronę, widać, że tył tej krypty już jest troszkę zaniedbany. Zarośnięte bluszczem, widać jakąś rdzę na mechanizmie tego zamka. Same odrzwia też już są pokryte w niektórych miejscach mos. Wypadło mi z głowy. Co? Mchem. O. Dobra. Mchem po prostu pokryte są. I ten zamek lepszej jakości jest od strony północnej, natomiast od strony południowej te drzwi właśnie są w takim gorszym stanie. Natomiast kiedy Dudo rzuca mędrca szkiełkiem, jak to mówią, mówi, że o wiele łatwiej będzie się dostać od tej strony tych drzwi, które są zadbane. Nie wiadomo, czy zamek w środku w ogóle się poruszy w tych zardzewiałych drzwiach. Także jeżeli tam jest naoliwiony zamek, to na pewno łatwiej będzie tamtą stroną się dostać do środka. Widzicie? To, co też jest ważne, że przed grobowcem jest taki średniej wielkości plac. Więc od strony północnej to wejście jest odsłonięte na resztę cmentarza. Natomiast od strony południowej jest taką tyłem skierowane do innych grobowców, więc łatwiej się tam schować. To jest też ważna informacja. Natomiast co jeszcze by wam sprzedać jako taką informację? Jeszcze raz, gdzie jest, od której strony jest łatwiej się schować? Bo miałem od południowej. Mówić. Od tej strony, gdzie te drzwi są zarośnięte w gorszym stanie. Okej, okay. Od tych gorszych drzwi jest łatwiej się schować. Tak, bo one tyłem jakby dotykają do innych grobowców, powiedzmy. Ten cały teren. Okej. Okay. Widzicie, jak po cmentarzu kręcą się jacyś grabarze, może jacyś ludzie, którzy po prostu pilnują porządku w ciągu dnia. I widzicie tak samo mniejszą kaplicę, która jest usytuowana mniej więcej w rogu tego cmentarza. Prawdopodobnie kaplicę Mora. W międzyczasie Dudo też pokazuje wam miejsce, gdzie będzie można ewentualnie... jego taką melinę na cmentarzu, bo jest w końcu hieną cmentarną. I widzicie, że doprowadza was do takiego małego mauzoleum, które jest mega zaniedbane. I normalnie tam jest tak ma taką melinę, gdzie możecie ewentualnie w przypadku jakiegoś problemu ukryć się po prostu i przeczekać jakiś problem, który ewentualnie może się pojawić. Nieraz przetrzymywał tam przez kilka dni nawet jakieś fanty i kiedy szmer ucichł, to po prostu brał i puszczał je dalej przez pasera.
i spokojnie jesteś w stanie się tam zmieścić razem z no razem z taczką i wasza czwórka. Dobra. Czy my w trakcie tego pobytu na tym cmentarzu zauważyliśmy, że jakby zmieniają się albo trzymają gdzieś, nie wiem, wartę czy straż, jacykolwiek strażnicy miejscy, czy ktoś takiego? Na samym cmentarzu nie. Tam raczej porządku pilnują grabarze, ewentualnie sami kapłani Mora. Natomiast faktycznie gdzieś tam na uliczkami dookoła cmentarza kręcą się jakieś patrole, ale raczej po prostu zwykłe patrole utrzymujące ten porządek. Natomiast zdajecie sobie sprawę, że raczej no Straż Miejska nie za bardzo będzie kręcić się koło cmentarza po nocy. To nie jest najlepsze miejsce. Lepiej się kręcić gdzieś tam przy knajpach, tawernach i innych zamtuzach. Okej. Okay. Dobra. W sensie, jak my zwiedzamy, oglądamy ten tę kryptę, to zakładam, że nie jesteśmy ordynarni pod względem ej, tam będzie dobrze się włamać, tu będzie dobrze się schować, patrzcie, to zajebiemy potem, kurwa, tędy będziemy. Tylko, że zakładam, że jesteśmy trochę bardziej dyskretni i subtelni. Też tak zakładam. Dobrze, okej. Bo chciałem jeszcze, ale skoro jesteśmy subtelni, to nie muszę opowiadać, że staramy się być subtelni. Dobra, no to... To w sumie tyle. No i widzimy się, rozumiem, w tej melinie teraz z Stodem, tak? Jesteśmy już w tym momencie. Jeszcze jednak, jeśli oglądaliśmy kryptę i byliśmy w tych drzwiach południowych, tych bardziej zaniedbanych, no to jeżeli nikt mnie nie obserwował i nie miałem taką możliwość, chciałbym gdzieś tam szarpnąć za te drzwi, sprawdzić faktycznie, jak bardzo one się trzymają i jak bardzo one są zaniedbane, a jak jednak wciąż jakby solidne. Słuchaj, bardzo solidna robota. Pomimo tego, że wyglądają naruszone zębem czasu, to szarpiesz za tą klamkę i raz, że drzwi w ogóle się nie ruszają, to dwa, ta klamka też nie jest taka luźna. Jak porównujesz to do tego zamku w tych drzwiach północnych, wszystko wygląda bardzo podobnie, tylko tutaj po prostu już trochę widać było, że to nie było oliwione i tak dalej, więc bardzo możliwe, że zamek w środku może być faktycznie zastany, może być ciężej go otworzyć wytrychami, może raczej przy, nie wiem, użyciu siły albo coś. Natomiast dalej są to solidne drzwi, to nie jest tak, że one już próchnieją czy coś tam. Okej, czaję. No dobra, elegancko. I teraz jak najbardziej możecie się albo spotkać przed tą wizytą Toda w kaplicy, albo już po. To już zależy od was. Myślę, że po w sumie, no bo tak się spotkamy przed i tak nic nam nie powie. Co jeśli zostanę w tej kaplicy już do pogrzebu? No to jakby się z tobą nie spotkamy, nie? No. I wtedy dopiero na pogrzebie się zobaczymy, tak naprawdę. I tak w sumie wszystko ustaliliśmy już w tej karczmie. No, a my z tym niziołkiem najwyżej coś ukadamy. A jak nie, no to się zawiniemy stamtąd, chociaż mimo wszystko, no bo myślę, że dobrze, żebyśmy się przed pogrzebem zawinęli z tej meliny, żebyśmy weszli razem z innymi gapiami, po prostu jako jakiś przeciętny zdzichu. Nie wiem tylko, w sumie tak Harold no siedzi w tej melinie. No, Harold jeszcze tak siedzi i tak pyta się, tak mówi do tego Urlicha i do Niziołka, myślicie, że dobrze było, żebyśmy sobie kupili jakieś takie, nie wiem, nakrycie z kapturem czy płaszcz jakiś taki, żeby, czy będzie to zbyt oczywiste na cmentarzu, a zbyt utrudniało pracę w nocy, żeby, nie wiem, ciemne ubranie, myślę, trudniej i łatwiej będzie się schować, czy jakby zniknąć w cieniu mgły ostrym, jak będziemy się gdzieś kitrać. Niziołek na to, no ja mam już ubranie całe czarne. O. Ciebie, Niziołku, to nie widać, niezależnie czy jest dzień czy noc, więc jakby ten płaszcz w sumie bardziej mówiłem do Ulrysia. A, no chyba, że tak. Ja mam jakieś
takie powiedzmy cywilne ubranie, a natomiast obawiam się, że gdybyśmy ubrali kaptury, czy przestali się jakimiś powiedzmy bardziej zamaskowanymi osobnikami, moglibyśmy zbytnio zwracać na siebie uwagę. Myślę, że ubierzmy cywilne ubrania. Mundur też mógłby do zapamiętania, więc wrzućmy na siebie coś cywilnego i w takich strojach po prostu standardowych spotkajmy się z innymi żołnierzami na pogrzebie. Niziołek słysząc o tym, żeby nie paradować w kapturze ani w masce, zdejmuje kaptur i zdejmuje maskę. No dobrze, to żeby nie mi trężyć czasu, Todd, udajesz się do tej kapliczki i faktycznie w środku spotykasz prawdopodobnie Hugo Brassa, jedynego kapłana, który siedzi przy biurku i czyta jakąś księgę. Widzisz, na takim piedestale stoi faktycznie trumna zamknięta, w sensie zwieko na niej, która prawdopodobnie będzie złożona po prostu w tej krypcie. I w momencie, kiedy wchodzisz do środka, człowiek ten wznosi wzrok znad księgi i ewidentnie jest zdziwiony. Myślę, że ktoś go odwiedza, a zwłaszcza, że inny kapłan mora. Witaj, bracie. Hugo Brass. Witaj, bracie. Tak, zgadza się. Przyszedłem właściwie pomóc tobie, bracie, w przygotowaniach oraz samym pogrzebie Helnuta. To bardzo miło z twojej strony. A z kim mam przyjemność? Tim. Jestem Tim. I też trochę z własnej ciekawości przyszedłem, bo słyszałem, że to człowiek kiedyś chory na dość rzadką chorobę. Tam zgnilizna, urgla. A to podobno takie plotki. Kompletnie po tym, jak przygotowałem ciało do złożenia, nie widać zupełnie jakichś zmian, także domyślam się, że to po prostu były nieprzychylne plotki innych kupców, czy też może kogoś, kto chciał mu zaszkodzić jeszcze za życie. Różne rzeczy się dzieją, zwłaszcza w Altdorfie i Macharenko. Oczywiście. Natomiast muszę cię zasmucić, bo ciało przyszło na tyle wcześnie, że już dawno wszystkie potrzebne prace już wykonałem, także jak widzisz, trumna zakryta, to by tam się nic nie sypało do środka. Wiatr, żeby nie zmącił ubrań. Wszystko gotowe tak naprawdę do pogrzebu. A przy samej ceremonii nie potrzebujesz kogoś? O dziwo, sam byłem zdziwiony, że nie przysłano drugiego kapłana, no bo zazwyczaj ludzi takiej rangi grzebie więcej niż jeden kapłan. Natomiast zbyto mnie w głównej świątyni tym, że podobno była to prośba samego Denata, żeby pogrzeb nie był jakimś nie wiadomo jak wielkim przedstawieniem, że ma być dosłownie parę osób, najbliższa rodzina, jacyś współpracownicy, żeby nie, po prostu nie podnosić rangi tego pogrzebu, więc no cóż, nie kłóciłem się. Nie podnosić rangi, ale wkładałem dalej do wielkiego grobowca, jak zawsze. A to wiadomo, że tu pomoc będzie. Ale jak najbardziej, jeżeli będzie potrzebna pomoc, nie ma problemu. No to ja chętnie pomogę. Się jeszcze przejdę, załatwię kilka spraw na mieście i mogę wrócić przed pogrzebem, bo samemu to słabo prowadzić pogrzeby. Sam prowadziłem kiedyś samemu i to beznadziejnie. No, ja też pamiętam przecież jako młody akolita, ile tu tych pogrzebów się prowadziło. Teraz to już tak leci samo z głowy. Tak naprawdę czasami gdyby nie dawali kartki z nazwiskiem... Kiedy to były pogrzeby, nie to co teraz? Teraz nie ma pogrzebów.
jakby nie dawali kartki z nazwiskiem, to mógłbym jechać jednym i ludzie pewnie też by się nie zorientowali, że kogo innego chowam. I wybucha śmiechem. Trochę takim dziwnym, no, tak. Jak na kapłana Mora, ale jednak. Także trzeba wszystkich oddać w opiekę. Jak najbardziej. Pod opiekę Morowi. Także będę content. Jeżeli ma brat jeszcze jakieś sprawy do załatwienia, widzę, że jeszcze trochę czasu zostało, ludzie się jeszcze nie zaczęli chyba zbierać. Także nie ma problemu. Możemy się spotkać już na miejscu, a może brat pomóc tutaj z doniesieniem. Trumna będzie złożona w takim najbardziej okazałym, w najbardziej okazałej krypcie, w jednym z grobowców. Tam chyba, jak patrzyłem ostatnio, były 3 albo 4 otwarte jeszcze, puste. Okay. Także w jednym z tych po prostu wnęk pochowamy tutaj pana Helmuta Tussendorfa. Dobra, to z chęcią pomogę, oczywiście. No przecież jak kapłanowi nie pomóc, to w chowaniu jeszcze. No i się wrócę później. Pewnie przed pogrzebem jeszcze. Nie ma problemu. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia, bracie. No i wychodzę. I pewnie chcę się spotkać z Haroldem i Ulrichem. No słuchaj, po jakimś czasie, kręcąc się tam po tym cmentarzu, widzisz już pierwsze osoby, które gdzieś tam zaczynają się kręcić, też po tym cmentarzu zmierzać w stronę tego placu. Wszyscy ubrani na czarno, przeżywają właśnie pogrzeb Helmuta Tussendorfa. Słyszysz najróżniejsze plotki, na co umarł. A to na zawał, a to w jakimś zamtuzie, a to z przepicia, a to z brudu, no najróżniejsze historie. I po pewnym czasie znajdujesz Harolda, Ulricha i Dudo, którzy też tam gdzieś się kręcą, po prostu spacerują po cmentarzu, nie zwracając na siebie uwagi za bardzo. Haroldzie, Ulrichu, będę pomagać w obwątkach co do zmarłego naszego. Dowiedziałem się, że ta choroba skinlizna Nurgla. Jej nie widać żadnych oznak na ciele ponów, więc dość ciekawe, może pewnie tylko jakaś polotka. I co? Będzie w najbardziej tym okazałym krypcie. I są tam jeszcze 3 otwarte miejsca na trupy. Tam z jednym z 3 otwartych będzie składany nasz trupow. Więc pewnie będzie łatwo znaleźć, który jeszcze nie jest pełny i który świeżo był otwierany. A, i pogrzeb ma być mały. Znaczy, mało ludzi i prawdopodobnie bliska rodzina tylko. Więc może mundury mogą być dobrą opcją jako, no, skąd go znacie? Byliśmy w wojsku i tyle. Zresztą nie wiem, czy był w wojsku. Faktycznie mała liczba ludzi będzie utrudnieniem. Ja jednak chyba zostanę przy swoim cywilnym ubiorze. Być może nikt nie będzie pytał, a zawsze można stanąć gdzieś w boku w drobnym oddaleniu, co jak co, ale mundur jednak łatwo zapamiętać. Prawda. Mimo wszystko, ale warto się zastanowić, jak tam trafiliśmy, jeśli ktoś będzie się pytać. Mimo wszystko myślę też, Ulrichu, że nie powinniśmy zabierać jakiejś swojej broni, żeby nie było jej widoczne. Chyba że jesteś w stanie ją dobrze schować. Ale myślę, że na sam pogrzeb musimy ostać się przy jakimś sztylecie w bucie, czy czymś takim, bo jednak może to zwrócić uwagę bardziej niż sam mundur. A oczywiście liczę, że jak schowamy tu... Jak ten niziołek ma na imię? Dudo. Jeszcze raz? Dudu? Dudo. Że jak zostawimy tu u Dudo naszą broń, to jednak nie kleptomania go nie pociągnie aż tak, że nam ją zabierze. No liczę, poza tym będzie z nami tam prawdopodobnie patrzeć, przyglądać się na otwieranie. Prawda? Niziołku? Tak, jak najbardziej.
No, a oczywiście później i tak to będziemy musieli wrócić prawdopodobnie po coś, to przed pogrzebem ją, przed akcją ją zabierzemy, żeby na wszelki wypadek ją mieć przy sobie. No, zawsze tu możemy przecież zostawić jakieś kosztowności, które go pochowają. Nie będziemy przecież wieźli z całymi kosztownościami, przecież po co to tamtym naukowcom, czy cholera wie, kto to tamten doktor. Zastanawiam się tylko, czy nie byłyby dobrym pomysłem jakieś rękawice, skoro, tak jak wspominasz, to on miał jakąś bliznę, czy inną chorobę. Niezależnie od tego, czy jest to plotka, czy nie, to myślę, że dobrze było mieć jakąkolwiek ochronę przed trupem. Rękawice zawsze zdrowa rzecz, powiem panacku. Przy zwłokach to nigdy nic nie wiadomo. Bo to nie tyle rękawice, co jeszcze coś na gębę trzeba zarzucić. Tak, to prawda. Maska, rękawice. Wiadomo, na co zeszli ci, co tam ich wcześniej pochowano? Myślę, że to. Jakby w międzyczasie Harold chce się udać na jakiś taki shopping, znaczy na takie zakupy, żeby kupić na jakieś takie zwykłe rękawice, no, skórzane, nawet takie jakieś średniej jakości, byleby nie były dziurawe. No i jakiś, nie wiem, może jak będzie u tego kaletnika, to jakiś zapas takich, w sensie jakieś takie zużyte szmaty, w sensie jakieś takie, które ma z jakichś już pozostałości, których nie użyje, a chce się tego pozbyć, żeby mieć też na przypadek jakiegoś czegoś. Jakiś prowizoryczny bandaż w najgorszym wypadku. Dobrze, to żeby już tego nie odgrywać, to załóżmy po prostu, że nie wiem, po 5 szylingów, jeśli też chcesz, Ulrich, to rękawice. Tak, ja też, dokładnie. To rękawice skórzane, normalne. Okay. Nie jakieś najwyższej jakości, ale zwykłe, najzwyklejsze. Każdy z was dostanie. A jakieś takie ścinki materiałów to nawet za darmo wam da. Tak wpiszę za 5 tych ścinków. Ile byście nie potrzebowali. Dobra. To sobie zostawię ścinki materiałów po prostu. Te rękawice nie działają jako jakiś pancerz czy nic, nie? Nie ma nic takiego. W sensie to musiały być już karwasze jakieś czy coś, żeby to się liczyło jako pancerz. Nie, to takie zwykłe chciałem. Dobra, git. Dobrze. U mnie tyle. Słuchajcie. Skoczyliście na te szybkie zakupy, wróciliście, tam się kręcicie ogólnie, staracie się ten czas jakoś, żeby wam szybciej minął. I widzicie, że ja albo... Ja idę trochę wcześniej. Jasne. I widzicie, że albo to coś pokręcił, albo ten pogrzeb wcale nie będzie dla najbliższej rodziny, bo widzicie coraz więcej osób, jakby im późniejsza godzina, zazwyczaj wygląda to tak, że jest coraz mniej osób na cmentarzu. Natomiast tutaj cmentarz wręcz zaczyna dudnić. Tyle osób się zaczyna zbierać. I Todd, idziesz wcześniej do świątyni, pomagasz tam ogarnąć wszystkie rzeczy, które będą wam potrzebne do odprawienia rytuału, jakąś tam kadzielnicę, jakieś... kadzielnice, jakieś tam, nie wiem, krzesełko, żeby sobie mógł kapłan usiąść w którymś momencie, no jakieś takie pierdoły, które będą potrzebne przy grzebaniu. Przychodzi faktycznie 4 chłopa, ubranych na czarno w pewnym momencie, biorą tą trumnę na plecy i kiedy wybija już pora, ruszają w kierunku tej krypty. I wy, panowie, Harold, Ulrich i Dudo razem z wami, zbieracie się gdzieś tam w jakimś tylnym rzędzie tych wszystkich osób zebranych przy tej kaplicy, przy tym mauzoleum. I faktycznie, jeżeli umiecie liczyć więcej niż do 6 i trochę lepiej niż orkowie, to widzicie, że lekką ręką musiało się zebrać, jakby sam pogrzeb sam w sobie jest faktycznie skromny. Nie ma jakichś kwiatów za dużej ilości, czy jakichś takich pierdół. Ludzie wszyscy przyszli ubierani na czarno, skromnie też.
Natomiast tych ludzi jest multum, mrowie. Widzicie ponad 100 osób ściśniętych na tym malutkim placyku przed tą kaplicą, przed tym mauzoleum. Nawet niektórzy stoją gdzieś tam w alejkach bocznych, po prostu kłębiąc się. Każdy gdzieś tam stara się bliżej podejść. Widzicie także, rzućcie sobie, możemy rozgrzać kostki, rzućcie sobie na spostrzegawczość, plus 20 z bazy. Ciepłe, rozgrzane. Dobrze. Harold. Nawet zauważasz, że wśród tego tłumu widzisz kilku przedstawicieli, w sensie przedstawicieli wielu aldorskich organizacji. Widzisz burmistrza miasta nawet w obstawie. Widzisz jakichś innych urzędników, których rozróżnia to, że mają po prostu przypięte do tych czarnych, raz, że te czarne ubrania, wręcz szaty, to są takie, nawet mógłbyś powiedzieć, że liberie wręcz, bardzo wysokiej jakości ubrania. Ewidentnie ci ludzie odstają od reszty. Oraz poza tym, że tym ludziom zazwyczaj towarzyszą jacyś ochroniarze, którzy ewidentnie wyglądają po prostu jako 3-metrowe szafy i odznaczają się po prostu jakby w tłumie. Zauważacie, że najbliżej trumny, która zostaje jakby tak ustawiona przed wejściem właśnie tym północnym, tym bardziej okazałym, do tej krypty, widzicie, że stoi kilka osób. I tobie to nawet te osoby się przedstawiały, kiedy podchodzili. Oprócz ciebie oczywiście i Hugo Brasa, na miejscu znajduje się kamerdyner i podobno prawa ręka Usendorfa, pan Hendrik Olson. Jest to wysoki, bardzo szczupły mężczyzna o wyjątkowo bladej twarzy i bardzo ostrych rysach. No, ubrany jest tak jak wszyscy tutaj na pogrzebie, w czarne, proste szaty ze srebrnymi guzikami. Widzisz, jak się nazywał ten pierwszy jeszcze raz? Hugo Brass to jest kapłan. Mm. Kamerdyner to jest Hendrik Olson. Widzisz także, że z tym Hendrikiem przyszło niemal identycznie wyglądający dwaj bracia. Bliźniacy. Otto i Michael Schindlerowie. I są to po prostu ochroniarze kupca, a wcześniej samego Tussendorfa. Postawni, takie właśnie chodzące szafy, zupełnie łysi mężczyźni o bardzo charakterystycznej, zaczerwienionej twarzy, wyglądającej nawet na taką poparzoną. Nie jakąś ogorzałą, tylko bardziej nawet na taką poparzoną. Zauważasz, tak samo jak Urgrim, przynajmniej 5 jakichś takich znanych osobistości z Aldorfu. Harold. Harold. Czy to jakichś wysokich kupców, czy właśnie urzędników, burmistrza, może nawet komendant straży. 5 jakichś takich osobistości wyższego szczebla. I to, na co zwraca uwagę Dudo, i od razu wam sprzedaję to info, Ulrich i Harold, wskazuję wam palcem Olafa Hindera wraz właśnie z tym asystentem, który zlecał mu tą robotę, czyli Albrechta Weina. I pokazuję wam ich palcem. No i pogrzeb ma miejsce właśnie przy tej samej rodowej krypcie. I ty, Todd, masz doświadczenie z cmentarzy i z pochówków. Ta krypta musi mieć dobre ponad 150 lat.
sądząc po jakby zdobieniach, całym takim kunszcie i stylu, w jakim jest zachowana. I dla wszystkich zgromadzonych jest jasne, że oto zmarł ostatni potomek rodu i linia rodowa Tussendorfów wymarła. Wielokrotnie słyszycie komentarze na temat samego spadku i testamentu po Helmucie. Nie miał dzieci, nie miał jakiejś najbliższej rodziny, także każdy tam, wiecie, domawia historię, kto przejmie tą wielką spuściznę po Tussendorfie. Niektórzy przebąkują, że może Szalijanki, bo podczas swojego życia przekazywał ogromne datki na świątynię Szalii. Może trafią w ręce miasta, a może w ręce gildii kupieckiej. No, ludzie mają różne pomysły. Całością organizacji, poza sprawami takimi czysto rytualnymi, zarządza właśnie Hendrik Olson, czyli ten kamerdyner Tussendorfa. To on wita się z gośćmi. Widzicie, że kiedy ci ludzie się jeszcze zbierają, to on stara się do tych osób, które zna, no to podejść, przywitać. Do tych, których nie zna, też podejść, zagaić, przywitać się. Widzicie, że ustawia wręcz nawet ludzi w odpowiednich miejscach, poucza sługi. Widzicie, że bliżej całej ceremonii przedstawia te takie ważne osobistości, natomiast gdzieś tam dalej wypycha jakiś gapiów, sługi i inne pomniejsze osobistości. Do was także podszedł Harold i Ulrich, no i oczywiście Dudo. Natomiast po prostu przywitał się, nie rozpoznał was w żaden sposób i nigdy was nie widział na oczy, więc po prostu pomyślał, że jesteście zwykłymi gapiami, jak ich wielu na tym pogrzebie. Przywitał się i odszedł po prostu dalej. Pogrzeb, o dziwo, przebiega bardzo szybko. Dosłownie trzy osoby widziały kilka słów o zmarłym, podkreślając jego wątpliwe zalety i zapominając o jego oczywistych wadach. Następnie Hugo Brass, kapłan Mora, odprawił modlitwę nad zamkniętą trumną ze zwłokami, okadził ją kadzidłem i po prostu tych czterech chłopów wzięło tą trumnę na ramiona, zeszło do tej krypty. Jeżeli chcesz, to możesz też zejść za nimi. Też zejdę. Okej. I faktycznie, widzisz w środku, patrzysz w górę i widzisz, że jest zdobione kamienne sklepienie. Wystaje faktycznie na te jakieś 4-4,5 metra powyżej poziomu gruntu. A sama krypta jest wkopana te 2 metry w głąb ziemi. I trumna zostaje złożona do jednego z wolnych kamiennych sarkofagów w głównej nawie. W sensie w głównej nawie jest jeden jedyny wolny, natomiast w bocznych takich wykuszach są jeszcze w prawym, czyli wschodnim, jest jedno wolne miejsce i w zachodnim też jest jedno wolne miejsce. Natomiast on w głównej nawie zostaje złożony w jednym, jedynym wolnym miejscu. I kiedy ta trumna już zostaje osadzona w tym sarkofagu, zostaje nakryta kamienną płytą. I taką najprostszą, zwykłą kamienną płytą. I domyślasz się, że ta docelowa płyta, bo kiedy się rozglądasz dookoła, widzisz, że na każdym sarkofagu, każdy sarkofag przykrywa taka zdobiona, rzeźbiona płyta, w której można rozpoznać prawdopodobnie kogoś, kto tam leży. A tutaj jest taka zwykła płyta, po prostu tymczasowa. To, co zwraca twoją uwagę, to, że w tym miejscu, w tej krypcie stoi 9 kolumn, które podtrzymują
sufit i w centrum tego grobowca są dwie rzeźby. Jedna przedstawiająca symbol Mora, Kruka, natomiast druga przedstawiająca herb rodu Tussendorfów, czyli takiego dzika na jakimś tam pastwisku, czy po prostu trawie. Okay. I ta trumna zostaje złożona, wieko zostaje zakryte, oni wychodzą, jakby wszyscy wychodzą ze środka. Kapłan zamyka te drzwi na klucz, oddaje go temu kamerdynerowi, Henrykowi, i pogrzeb się kończy. Ludzie zaczynają tam jeszcze, wiadomo, że przez parę minut jeszcze tam rozmawiają i tak dalej, ale powolutku się już wszyscy rozchodzą. I Todd, rzuć sobie proszę na spostrzegawczość albo na teologię plus 20. Co wolisz? Teologię. To dawaj. Wow. Słuchaj. W momencie, kiedy już się wszyscy tam zbierają, zauważasz trzy takie spostrzeżenia dotyczące samego przebiegu pogrzebu. Po pierwsze, to jest to, o czym wspominał Hugo, że w pogrzebie tak wysokiej persony zazwyczaj uczestniczy przynajmniej dwóch kapłanów. To jest ta pierwsza rzecz, która faktycznie się zgadza. Uczestniczyło. Uczestniczyło, natomiast docelowo nie miało uczestniczyć. Kolejna rzecz jest taka, że trumnę zazwyczaj zakrywa się na koniec ceremonii. Natomiast ona była zakryta już w momencie, kiedy przyszedłeś do kaplicy i potem została przetransportowana na miejsce też zakryta i pochowano ją też zakrytą. Jakby w żadnym momencie ceremonii nie odkrywano trumny. Kolejna rzecz z tą trumną jest taka, że już na pewno powinna być otwarta w momencie okadzania kadzidłem. No bo jak kadzidło ma dotrzeć do jakby ciała, do tej skorupy ludzkiej, kiedy jest zamknięta trumna. I ostatnia rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, to to, że samo kadzidło, sam zapach tego kadzidła wydał ci się jakiś taki inny, niż pamiętasz, tak jak zachodzisz w głowę, ze swoich doświadczeń. Wiadomo, dawno nikogo nie chowałeś w taki sposób bardzo ceremonialny. Ceremonialny, właśnie. Chowałeś w zwykły sposób i to jeszcze kiepsko ci wyszło. Natomiast taki ceremonialny sposób, nie miałeś po prostu kadzidła. Natomiast sam ten zapach wydaje ci się, że pamiętałeś inaczej. To po pogrzebie chciałbym podejść do kapłana. On się nazywał Hugo, do Hugona. I zapytać się go, skąd wziął takie fajne kadzidło, bo przecież świetny zapach. Dawno nie czułem czegoś takiego fajnego. Inne niż zwykłe chyba. Inny niezwykły, może po prostu świeży. Bo zazwyczaj to już takie odstane, wywietrzałe. Ale no, okay. Przyszło dosłownie parę dni temu. Może to jest różnica. Ja to w sumie już nie zwracam uwagi, bo to tyle tego schodzi, tego kadzidła, że może inny producent. A skąd je bierzecie? No z głównej świątyni. W sensie ja to się tam nie orientuję, kto dostarcza to. Okay. Ale przyszło normalnie z głównej świątyni, także wydaje się, że powinno być dobre. Takie musi być. Kapłan żegna gości, ten kamerdyner także, no i powoli ten tłum zaczyna się rozchodzić. Oczywiście plotki nie milkną. Cały czas słyszycie, ludzie są ciekawi, kto odziedziczy spuściznę po Tussendorfie.
Dudo, wskazuję wam delikatnie na swoją melinę, co by zostać na cmentarzu, kiedy wszyscy wyjdą. Wie, ma czas. Nie. Ukryć. No, chodźmy. No to ja oczywiście się żegnam i odchodzę po prostu z moimi gratami. Jasne. Ten kapłan też tam odnosi część tych rzeczy po prostu do... Nawet możesz mu pomóc do tej kaplicy. Pomogę. Jakby sprząta całą resztę, zamyka kaplicę i też się udaje po prostu do swojej celi w głównej świątyni. No to my idziemy do tej mlinki. Zabrać broń. Ruszamy razem z Dudą. To no jak już jesteśmy w melinie, to przekazuję moim kompanom moje myśli o właśnie, że za mało kapłanów było, kadzidło było złe, trumna była zamknięta i właściwie nie widzieliśmy nigdy tego ciała. Tylko jeden kapłan to widział, się sam zajmował tym i tak dalej. No. Podejrzana sprawa. O, brzmi jak okazało się, że pójdziemy tam, a trumna okaże się pusta. Boże, trup stwierdzi, że się z nami przywita. Umówmy się, to też nie jest jakieś super przyjemne uczucie. To, co mnie niepokoi, panowie, to ten kamień, który zamyka sarkofag, bo jest taki, jest zamknięty w sarkofagu, jest to tymczasowy kamień, więc na pewno ktoś będzie jeszcze przychodzić tam i dobrze byłoby na niego nie wpaść, kiedy będą przynosić nowy kamień. Ale jest miejsce, żeby się schować tam bez problemu w środku, jeśli będzie trzeba. A to powiedz... Myślisz, że tak od razu po pogrzebie ktoś się pojawi? Właśnie chciałem się o to zapytać. Nie wiem, ale wiem, że zbiegi okoliczności mają to do siebie, że często prowadzą do śmierci. A co, odnosisz wrażenie, że oni chcieli go jakoś szybko pochować? Po tym wszystkim, co mówisz? Jednak bardzo szybko go chowali. To była krótka ceremonia, o wiele gorsza niż normalnie powinno być. Ale w najgorszym wypadku zawsze można wziąć dodatkowy kij na takiego, co przyjdzie i go posadzić, po prostu związać jakąś linią. Mówiłeś, Todd, że masz jakąś nową linię, kupiłeś sobie. A tak. Znalazłem tak, to prawda, się tylko pomiędzy przygodami moimi. Jeżeli narobiłem za dużo hałasu i zostawiłem po sobie ślady, to może się okazać, że nasza mała kradzież jednak nie powstanie bez echa, skoro trumna nie była otwierana, a trup, załóżmy, znajduje się w środku, no to kradzież będzie prosta. Natomiast jeżeli znajdzie się jakiś świadek tego, czy zostawimy po sobie ślady, pierwsze to sprawdzą trumnę. No a jeżeli będzie pusta, to zrobi się problem. No, w najgorszym wypadku można ją wypełnić czym innym. Ja się wtrącę na chwilkę. Czym innym. To dokończcie po prostu i ja coś dodam od siebie. Ja skończyłem. Chciałem zwrócić uwagę właśnie towarzyszy na to, że nie możemy sobie pozwolić za bardzo na zostawienie świadków czy śladów, bo jeśli ludzie nie widzieli zawartości trumny, tak jak my nie widzieliśmy, no to jest szansa, że jeżeli coś tam weźmiemy i nie zostawimy śladów, to nikt się nie spostrzeże. Natomiast jeżeli zostawimy po sobie jakiś, no nie wiem, ogłuszonego kogoś czy coś, no to będzie problem. Dobra, ja się wtrącę na chwilkę, żeby była jasność, bo gramy teraz coś na zasadzie jednostrzała, tak? Natomiast wszystkie przedmioty zakupione za punkty kanału, czyli sober, tak samo ta lina teraz, którą zakupiłeś dla Toda, to jest przedmiot, który przeskakuje na postać, na którą danej chwili grasz. Czyli będziesz to miał też Tod w swojej kampanii, i będziesz miał też podczas innych jednostrzałów. To nie jest tak, że to tylko na jednostrzał. To już zostaje z tobą forever. Fuck. Ja myślałem, że to jest tylko dla postaci.
Dobra, czas powiesić i przetestować, co robi Lina. Chłop mu kupił z drugiego konta ten, kupił mu z drugiego konta Linę, a teraz się zdziwił. Nie. Czyli a w teorii te dobre przedmioty też przechodzą z postaci na postać? Tak, jak najbardziej. Bo jest przypisane do was, jako do gracza. Na tyle dużo kosztują te przedmioty, że po prostu będzie to, myślę, miły akcent zarówno dla kupującego, jak i dla was jako graczy. Tak jak powiedziałem, nawet te badziewne przedmioty, one dalej są przydatne, tylko mają zazwyczaj po prostu jakąś skazę. Mniejszą bądź większą. Magiczna lina zawsze jest krótsza o 10 cm niż potrzebujesz. Dobra, słuchajcie, żeby nie mi trężyć czasu. Noc, jaka nastąpiła po pochówku, wydawać by się mogło, jest idealna i sprzyja wszelakiej maści rabusiom i złoczyńcom. Jest dosyć pochmurno i deszczowo nawet. Taka, najpierw taki kapuśniaczek pada, taka mrzawka, natomiast później zaczyna już padać tak dosyć porządnie. Niebo spowijają gęste chmury. Ta mrzawka, która pada, jest zimna, wręcz dostajecie takie gęsiej skórki. Kiedy wychodzicie z tej meliny, macie wrażenie, jakbyście wleźli do samego podziemia. No, Todd. Jak to ja czekam, a reszta wyjdzie i się i przekazuje im, że po prostu chce się przebrać do tych bardziej fancy szat w lepszy Spoko. Ubiór do tego, co robimy. Spoko. No, chcę założyć oczywiście te rękawice i... Nie ma problemu. Już. I mimo wszystko w sumie od razu chcę sobie jak z tych ścinków, które mam, zrobić jakąś taką maskę, znaczy prowizoryczną bardzo, ale jednak, żeby tak, żeby móc oddychać, a żeby nawet jak ktoś nas zobaczy, no to mimo wszystko, żeby nie rozpoznać. Dobra. Jeszcze jakieś przygotowania? No i zabieramy broń. No ja podobnie, tak jak tutaj mój towarzysz, też jakby z tych ścinków jakąś prowizoryczną maskę, no i całe swoje uzbrojenie, które stało w melinie, jednak zabieram ze sobą. Ja zostawiam pewien stos książek, żeby ich nie targać. Myślę, że książki mogłeś zostawić po prostu w karczmie. W karczmie pewnie. No ja też konia zostawiłem raczej w jakiejś stajni przy karczmie, a nie popierdalam w melinie. Koń w melinie taki, wiecie, upchany. Wchodzimy do meliny, a tam zadymiona cała koń sobie... On siedzi na tej taczce i pali to swoje, tę twoją fajkę i... To tak długo. Dobra. Słuchajcie, wychodzicie z tej meliny i widzicie po prostu egipskie ciemności. Faktycznie zabranie tych lamp sprawia, że cokolwiek widzicie, nie idąc po omacku nawet zwykłą alejką. Nawet zazwyczaj dobrze widoczny Morslip w tym momencie jest zasłonięty po prostu tymi chmurami. Nie widać kompletnie nic. Dochodzicie do tego grobowca i Dudo zaczyna majstrować przy zamku tych północnych drzwi, bo rozumiem, że dalej chcecie wejść tymi północnymi drzwiami. Dudo to sugeruje. Tak. Tylko tak sugeruję w trakcie tej pracy, tego Dudo Company, że Harold sugeruje, że może dobrze jakby jedna osoba, chociaż w sensie jakbyśmy się schowali po tej południowej stronie, a jedna, tam są jakieś ławeczki, czy coś takiego, takie miejsce, gdzie można sobie usiąść. Ale jakby, żeby gadać do... zewnętrznym, czy wewnątrz tej krypty? No w okolicy, o, może niedalekiej okolicy. To gdzieś tam przy... na tym placyku, powiedzmy, są jakieś... A, ławeczki. I żeby jedna osoba sobie po prostu usiadła jako taki względny ochroniarz tego niziołka, a
wyglądający jak jakiś, nie wiem, nie duch, tylko jakieś coś, co tam siedzi, co może odstraszać z jednej strony, a reszta, żeby się schowała, a niech on pracuje spokojnie. Słuchaj, zanim zdążyłeś to powiedzieć, to on już otworzył te drzwi. Oj, kurwa, nawet pogadać sobie nie można, tak to jest, kurwa. Człowiek ma plan i go spierdolą. Dobra, wchodzimy. A no wiesz, nie gadaj, tylko wchodź. Na środka. Jakby Harold się tak spluwa w to błoto, które się tam robi i idzie za nimi, kładąc rękę na... Nie pluj na groby, nie chcę, żeby wstali. Plunąłem na ziemię, na grób, kurwa. Ja będę chciał zostać z tyłu, w sensie nie wchodzą do środka, stając na czatach. I jakby urlić to, panowie, idźcie, ja przypilnuję tyłów. No i Harold kładzie rękę na mieczu, tak na wszelki wypadek, po tym, co mu mimo wszystko Todd poopowiadał, to tak jak mówię, stara się być pewny siebie, ale gdzieś ta nerwowość teraz się w nim pojawia, że kurwa podejrzany coś w tym grupie, jakieś podejrzane trupy zaraz wstaną, nas zjedzą, kurwa się zamienimy z nimi miejscami, więc jednak woli być przygotowany bardziej niż my. A może te inne groby mają więcej kosztowności? Nie po kosztowności tu przyszliśmy. Róbmy swoją robotę i ruszajmy. Pilnuj pan. A my się zabieramy za robotę. I w tym momencie Urli ściąga z kuszy, z ramienia kuszę, no i przygotowuję do strzału, no i będzie stał na czodach. Dobra. Przy północnym wejściu, tak? Tak, przy tym wejściu, w którym wchodzimy. W którym wchodzicie. W którym weszli. Dobra. Harold, Todd. Wchodzicie do środka, za Dudo. On w momencie, kiedy weszliście, zamyka te drzwi i przekręca zamek. Nie? No i kieruje się. To gdzie? Go pochowali? Chodź za mną. No i prowadzę do tego środkowego. Harold, ty nie widziałeś wnętrza. Teraz dopiero je zauważasz. Podnosisz tą lampę i widzisz faktycznie pięknie zdobiony sufit, kolumny, 9 kolumn. Udaje ci się naliczyć 12 sarkofagów, które wypełniają cały ten grobowiec. W tej głównej nawie znajduje się ich 8 i Todd doprowadza was do jednego z nich, jedynego z taką zwykłą płytą, po prostu położoną na wierzchu. Wszystkie inne mają bardzo ładnie i ekstrawagancko zdobione, rzeźbione po prostu postacie na ich płytach. Prawdopodobnie właśnie przedstawiające mieszkańców każdej z nich, każdego z tych grobowców. I słuchajcie. Ulrich, stoisz na zewnątrz. Rzuć sobie proszę na spostrzegawczość. Ja to przerzucę. Oczywiście macie cały komplet przerzutów i tak dalej, nie? O, stary! Spa, nie. Dalej pytanie. Czy jeśli jakby punkt szczęścia przerzuciłem, to mogę jeszcze... Okej, to spróbuję jeszcze raz. Teraz powinieneś... Dobra. To dodaj sobie punkt spaczenia. Czy tam zepsucia. Słuchaj, w pewnym momencie słyszysz dobiegające z jednej z alejek głosy. Może nie tyle głosy, co odgłosy. Ktoś zmierza w
kierunku tego placu. I rozpoznajesz w tych odgłosach przynajmniej kilka osób. Urlisz uświadomi sobie właśnie, że nie ustalił z towarzyszami żadnego sygnału, który mógłby zasugerować, że coś dzieje się nie tak, że jest jakieś zagrożenie. Więc po prostu z całej siły będzie chciał załopotać w drzwi i gdzieś odejść w bok, skryć się. Ogólnie, że nawet jeżeli te osoby podróżujące ustawić się w taki sposób, że osoby, które idą, albo go nie zauważą, a jeżeli go zauważą, no to w żaden sposób nie skojarzą go z tą kryptą. No po prostu nie jest tam gdzieś z boku, przyglądać się innemu grobowi, udawać się modli, coś w tym sensie. Rzuć sobie jeszcze na inteligencję plus 20. Przerzucam punktem szczęścia. Kurde, ale dzisiaj się z tego wystrzelam. Słuchaj, zdajesz sobie sprawę, że cmentarz na noc jest zamykany. I widok kogokolwiek kręcącego się na cmentarzu będzie podejrzany, nieważne, kto się tutaj zbliża. Czy to... Więc będę chciał udać się gdzieś tam, powiedzmy, nie uciec, żeby nie biegać, ale jeśli słyszę ich, oddalić się w jakąś tam inną uliczkę. Mhm. Spokojnie uda ci się skryć, bo dosyć szybko usłyszałeś te nadchodzące głosy. Natomiast wy, panowie, słyszycie walenie w drzwi, po czym ciszę. Takie dosyć intensywne walenie drzwi, potem ciszę. I no to... Todd, no. Harold, Dudo, chowajcie się po lewej do grobu. Jest tam sarkofag pusty, a ja po drugiej stronie. Jeśli tutaj idą, to tam będzie dobrze. Faktycznie, w tych nawach bocznych, we wschodniej i zachodniej, jest po jednym sarkofagu, który jest kompletnie pusty. I Harold, ja wiem, lepiej zasadzka przy drzwiach, oczywiście, ale lepiej posłuchać, jeśli przychodzą tutaj gadając, może się dowiemy, dlaczego wchodzą w nocy do grobu, który za chwilę okradniemy. I może nas nie zauważą. Drzwi zamknijmy najpierw, mówi Harold, jakby podbiega do tych. Drzwi były zamknięte. Tak, bo... Dudo, jak tylko weszliście, to zamknął i zamknął je po prostu na klucz. Tak jakby, właśnie żebyście mieli ewentualnie więcej czasu, gdyby coś się działo, na wykombinowanie, jak zwiewać, nie? Dobra, no to jakby Harold niedowierzającym wzrokiem patrzy na Todda, który jakby uświadamia mu genialny plan. Jakby tak na niego patrzy i jak spróbujesz mnie kurwa tam pochować, to cię zabije. I tak jakby mówiąc pod nosem, że ten plan jest pojebany, wchodzi do tego grobowca, no i jakby zakładamy, że przysuwa na siebie trochę tę płytę. Tam nie ma płyt. Tak? Tam jest po prostu pusty jakby sarkofag, góra jest otwarta, nie ma nawet tej niezdobionej płyty, po prostu jest sarkofag z jednej, z drugiej strony, do którego już się pakuje Dudo. I spokojnie jesteście w stanie tam usiąść i was nie będzie widać z głównej nawy. Dobra, no to jakby Harold chce siąść, wejść do tego, tak się schować w tym sarkofagu, tylko że jakby chce, no miecza nie wyciągnie, ale chce wyciągnąć sobie sztylet i mieć go w takiej gotowości, że jak ktoś go otworzy, no to właściwie od razu będzie dźgnięcie w to, co się pojawi, więc w sumie będzie musiał się mocno powstrzymać, jak pod to go otworzy, ale no chuj, jakby... Nic nie trzeba otwierać, wystarczy, żeby ktoś zajrzał. To jest po prostu taki sarkofag otwarty z góry. Wiem, to od razu dźgasz w oko. Spoko. Najpierw dźgasz, potem pytasz. Tak. Oczywiście gasimy światła, ale ja też zasłaniam swoją twarz jakimś czymkolwiek. Ja myślę, w sensie myślę, że jeżeli chciałeś brać udział w tym pochówku, to miałeś twarz wymalowaną. No tak, ale i tak jakby przykrywam się jakimkolwiek, żeby nie, na pewno nie było. Spoko, rozumiem. Światła, tak. Rozumiem. Dobrze. I odkrzykuję
Haroldowi, że nie ma płyt pajacu. Nie pochowam cię tu. Poza tym groby są lepsze w ziemi. Harold tylko coś pod nosem tam narzeka, ale już go nie słucha. Waszą dyskusję przerywają dźwięki, które dochodzą was z zewnątrz. Słyszycie faktycznie kilkanaście sekund po tym łomotaniu w drzwi. Słyszycie jakiś ruch na zewnątrz i to więcej niż jednej osoby. Słychać tak, jakby przez ten plac zmierzało kilka osób. I ty, Ulrich, ze swojej kryjówki widzisz szóstkę postaci zmierzających w stronę krypty. I to, co widzisz, trochę cię zaskakuje. Bo widzisz cztery zakapturzone postacie w czarnych szatach, bardzo podobnych do tych, w których nosi się Todd. Co więcej, widzisz w tym takim świetle, bo oni też mają, cztery z tych postaci niosą lampy oliwne, które w tym momencie właśnie zapalili przed wejściem do tego grobowca. I widzisz, że to jest chyba czterech kapłanów Mora. Oprócz tej czwórki widzisz dwóch gości normalnie takich w skórzniach, jakichś tam ochroniarzy czy kogoś. I tych dwóch gości staje na zewnątrz, tak jakby na czatach. Oni mają kusze w rękach, miecze też przy pasie. Natomiast tych czterech kapłanów, takich nazwijmy, stara się dostać do krypty. I jeden z tych ochroniarzy zaczyna grzebać właśnie przy tym zamku, chyba też próbując go otworzyć. I po chwili te postacie wchodzą do środka. Natomiast wy, panowie, słyszycie dźwięk właśnie wytrychów wsadzanych do zamka tych drzwi, którymi weszliście tutaj. I mniej więcej po minucie słyszycie takie kliknięcie charakterystyczne, takie same, kiedy Dudo otwierał drzwi, skrzypnięcie tych wrót i słyszycie jakieś głosy, które i odgłos stóp na posadzce, które kilku osób, które wchodzą do środka, po czym drzwi są zamykane. Tak. Ja tylko dodam, że jakby będę chciał mieć kuszę gotową do strzału i przyglądać się sytuacji. Nie ma problemu. Możesz nawet sobie wycelować, jeżeli chcesz. To wyceluję. Doda ci plus 20 potem do ewentualnego strzału. Teraz tak. Panowie Todd, Urgrim, czy wy chcecie, nie wiem, zerknąć na to, co się dzieje na zewnątrz? Czy po prostu na razie siedzicie skitrani i tylko słuchacie? Myślę, że na razie... Harold na razie się kisi w tym. Prawdopodobnie jakby to był Urgrim, to by tam... Nawet się nie chował, tylko wypierdolił po prostu na nich. Ale Harold na razie sobie czeka. Ja nie jestem tak chętny na śmierć, więc też poczekam jeszcze. Okej. Okay. Tu siedzicie, ukryci. Natomiast Harold widzi, jak Dudo robi tak. Zarzuca tylko wzrokiem i od razu się chowa. Kurwa. Jacyś kapłani tu przyszli. Szepcze ci jakby, do ucha. Jakby Harold mówił to takim najcichszym szeptem, jak jest w stanie z siebie wydobyć. Kurwa, domyślam się, że nie kule. Kurwa, debilu. Pani? No, mają tam jakieś kadzidła? Jakieś lampy?
i zaczynają przy tym grobie grzebać. Dobra, no kurwa, na razie i tak nic nie zrobimy. To nie chcę pogrzebią, może pójdą, a jak nam zabiorą zwłoki, to ich dogonimy w międzyczasie. Zamknij ryj, bo nas usłyszy. Dobra, już nic nie mówię. No i słyszycie, jak faktycznie ktoś tam się siłuje, chyba z tą płytą nagrobną. Po czym? To ja też się wychylam, no, jak oni zaczynają ruszać tą płytę, żeby zobaczyć, co mają. No okej. Okay. Słuchaj. Wychylasz się delikatnie i widzisz faktycznie cztery postaci w szatach, ewidentnie kapłanów Mora. Widzisz umalowane twarze, widzisz wymalowane ręce, widzisz symbole swego Boga. Widzisz, jak właśnie w czwórkę ściągnęli tą płytę z tego grobu. Następnie otworzyli trumnę i zaczęli modlić się. Mają też kadzidło, które rozpalili i zaczynają tam okadzać całą tą świątynię i to ciało. I dochodzi do ciebie zapach tego kadzidła i to kadzidło faktycznie pachnie tak, jak pamiętasz. I, okay. Mija... I modlitwy też się zgadzają. Tak, i modlitwy się zgadzają, przynajmniej ten sam początek, którym zaczęli. Jakby wszystko zaczyna wyglądać tak, jak powinno wyglądać na samym pogrzebie. Tyle, że nie wiem, ty się przyglądasz cały czas, czy tylko tak wyglądasz i się chowasz od razu? Chowam się. Okej. Okay. Słuchaj, chowasz się i słuchajcie, mija dosłownie 2 minuty, może 3, po tym jak oni się na z tym wiekiem uporali i zaczęli odmawiać modlitwę. Nagle słyszycie, jak mniej więcej z centrum tej nawy, w której został pochowany Tussendorf, dobiega. Rzućcie sobie na inteligencję. Harold i Ulrich. Na intę czysto? Na inteligencję plus 20. Ale chyba Todd, a nie Ulrich, no bo Ulricha nie ma w środku. Przepraszam, czy też mam... Todd i Harold. Czy teologia coś daje, czy nie? Nie, w tym wypadku nie. Słuchajcie, ewidentnie nagle usłyszeliście dźwięk brzęczenia, tak jakby tysięcy owadów. Co więcej, dobiegł was odór jakiegoś smrodu, takiego rozkładającego się ciała. I jakby... słyszycie wrzaski tych osób znajdujących się w tej głównej nawie. Jakby no Harold chce sobie wyjrzeć w międzyczasie, no ale to spoko, mów. Dobrze. Wyglądasz. Ulrich, ty słyszysz to. I widzisz, jak tych dwóch na czacie, którzy zostali, jeden jakby rzucają na siebie spojrzenie, po czym jeden rusza w stronę tych drzwi. I Harold, wychylasz się delikatnie. Dudo też nie możesz się powstrzymać, żeby nie wychylić. I widzisz coś, co przyprawia cię wręcz o gęsią skórkę. Widzisz marę insektów, która mniej więcej w promieniu 3 metrów od tego sarkofagu po prostu pokrywa wszystko. Widzisz taki wir z tych insektów, które w tym momencie pokrywają te postacie. Widzisz, jak oni się próbują opędzić rękoma. Widzisz, jak te insekty wchodzą po prostu do każdej możliwej dziury, którą mogą wejść. Widzisz, jak obklejają im usta. Widzisz, jak
zamykają oczy, one się próbują pod powieki wcisnąć. Widzisz po prostu, jak w pewnym momencie ich krzyk i ten wrzask staje się cichnie, bo masa tych insektów po prostu zaczyna się im wlewać do gardeł. Oprócz tego uderza cię właśnie ten niesamowity smród. Jakieś toksyczne gazy, które buchają z tego sarkofagu, który otworzyli. I oni otwierali ten sam sarkofag, który wy chcieliście otworzyć jeszcze dosłownie minuty temu. Much są wręcz tysiące. Otaczają każdą z tych postaci, wdzierają się w oczy, w usta. Widzisz, że nieważne, co te postacie by robiły, nie są w stanie się od nich odgonić. Natomiast ten smród wręcz obezwładnia. I w tym obezwładnieniu nagle coś wyrywa cię z tego obezwładnienia. Bo widzisz, jak w pewnym momencie z sarkofagu wyłania się potężne ciało bardzo otyłego mężczyzny, ubranego w powłóczyste szaty. Widzisz, jak jego wygląd wzbudza odrazę. I to jest dla ciebie od razu jasne, że nie jest to już człowiek. To jest coś jak etap pomiędzy człowiekiem a pomiotem w chaosu, w który to coś się prawdopodobnie albo przeistacza, albo przeistoczy. Widzisz, jak nowe wcielenie Tussendorfa przetacza się z trumny na posadzkę i staje pośród ogarniętych szałem postaci. Jedynie głowa i twarz tego człowieka, ciężko to nazwać teraz człowiekiem, tego potwora, nadal pozostają jakby ludzkie, zdradzają jakieś rysy tego, że kiedyś był to człowiek. W trakcie tej całej szamotaniny i jakichś prób uchronienia się przed tymi zajadłymi owadami, jeden z tych kapłanów przewraca stojącą na sąsiednim sarkofagu lampę olejną. I widzisz, jak rozlana oliwa wybucha płomieniem, który ogarnia trzech z tych czterech akolitów i otaczające ich muchy. Te insekty padają na ziemię martwe. Salę wypełnia znowu przeraźliwy krzyk i duszący dym. Widzisz, jak kolejni wyznawcy Mora zajmują się ogniem i kolejne lampy rozbijają się o podłogę. Ta oliwa z tych lamp zaczyna po prostu rozlewać się po posadzce dookoła i dochodzi także do tego cielska, które się wytoczyło z tego sarkofagu. Ale pomimo tego, że jego też liżą płomienie, widzisz, jakby nie zdawał sobie w ogóle sprawy z tego, że cokolwiek się dzieje. I Ulrich, widzisz, jak w pewnym momencie jeden z tych mężczyzn na zewnątrz otwiera te drzwi do tego grobowca i widzisz, że jakby coś go zamurowało. On stara się, jakby stoi, jakby był, zobaczył coś, na co się kompletnie nie spodziewał, czego się kompletnie nie spodziewał. Poproszę cię, Harold, o test siły woli. Plus 20. Nie. Plus 20? Tak. Siła woli, czy czysta siła woli, tak? Czysta siła woli. Albo odporność, ale to jest, bazuje na tym samym. Dobrze. Tylko czekaj, zerknę sobie, bo nie wiem, czy od niej mam więcej odporności. Ale to wystarczy. Wystarczy sukces. Chodzi o to po prostu, że ten rzuciłem. Widok... Nie rzuciłeś? Rzuciłeś. A, to jest inteligencja Toddy. To rzucę sobie na odporność, dobra? Dobra. Bo odporność jest na wytrzymałość. Może być wytrzymałość albo siła woli. Przerzucę to. Dobrze, dodaj sobie jeden punkt zepsucia po prostu. Widok
tych akolitów, którzy stają w ogniu, do tego tych much, które obłażą ich z każdej strony, a już w ogóle pomijając fakt Dusendorfa, który właśnie wylał się, wstał z grobu w swojej przerażającej postaci i wylał się z niego, wystarczy, żebyś śnił o tym po nocach przez następne tygodnie. Jak się cieszę, że się nie wychylałem. Korzystając z chaosu, Dusendorf wbija swoje długie szpony w szyję najbliższego wyznawcy Mora, po czym atakuje kolejnego. No, Harold? Jak patrzę z tym halflingiem na to, cały czas nie mogę sobie pamiętać, jak on się nazywa. Dudo. To z tym Dudo na to, to tak do niego w sumie już takim półszeptem, bo jest taki chaos, że normalnie mnie nie usłyszał, że spierdalajmy stąd. Tego ciała i tak już nigdzie nie będziemy transportować. Ono się kurwa samo transportuje. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jakby tylko tak w sumie względnie czekam na jego potwierdzenie. Widzisz jego wielkie oczy, przerażenie na twarzy. Ale może zaczekajmy, jak sobie wyjdzie. Gorzej, jak on podejdzie do nas. A po co miałby podchodzić? Jakby tak w sumie Harold ja czeka trochę. To jest w środku. No właśnie. Jakby Harold czeka tylko na to, czy Todd się wychyli z drugiej strony, bo nie widzisz wie, nic. Że on by miał i ma tylko tak, jeszcze chowa się na chwilę z powrotem do tego sarkofagu, patrząc na tę rzeź, która się tam dzieje, ale tak, a ilu jeszcze ich zostało tam w ogóle? Słuchaj, jest dwóch akolitów. Jeden, który jest w ogniu, drugi, który jest jeszcze, którego jeszcze ten ogień nie zajął, i w tym momencie drugi trup pada na posadzkę, rozszarpany właśnie przez to olej. Tak, jest rozlany olej i pali się ogień w tym momencie. Aha. I taki kwaśny dym zaczyna spowijać tą kopułę nad wami i jakby zbierać się powoli. Już wystarczy mi już ten, tylko teraz tak Harold mówi do tego Dudo, spierdlamy stąd już, kurwa, nie będziemy czekać, żeby się udusić. Jakby w sumie wyciąga siłą tego niziołka z tego grobowca, zaczyna chce wyjść z niego i jak wyjdzie i nie przewróci się na ryj i nie umrze, to będzie chciał krzyknąć, w sumie wtedy zobaczymy, co będzie chciał krzyknąć i do kogo. Ale plan jest taki, że jak wyjdzie, to coś będę chciał zrobić jeszcze, dobra? Dobrze. Słuchaj, to przez chwilę szarpiesz się z niziołkiem, bo on nie jest chętny do tego, żeby opuszczać swoją bezpieczną kryjówkę, ale w momencie, kiedy podnosisz się jakby, żeby już, wiesz, wypierdolić stamtąd tego niziołka i wyskoczyć za nim, zwracasz uwagę właśnie na to, co się dzieje. I widzisz bezgłowe ciało tego pierwszego kapłana Mora, który po prostu osuwa się na ziemię. Widzisz drugiego nabitego na szpony, które ta bestia no, pokrywają po prostu jej dłonie. Też kończyny, które wystają po prostu z tego grubego cielska. Pomimo tego, że odzież tej postaci również pogrywa się ogniem, to jakby w ogóle nie zwracała uwagi na to. Zdaje się też, sam Dusendorf zdaje się nie odczuwać otaczających go płomieni. Harcząc, dopada kolejnego nie zajętego ogniem akolite Mora, a potem dokańcza tego jeszcze ostatniego zajętego ogniem. Gdy rozprawił się ze wszystkimi, rusza powoli ku wyjściu z krypty i rzucasz jeszcze ostatnie spojrzenie i widzisz w tym wejściu do tej krypty jeszcze jakiegoś człowieka, już nie w szatach, który z przerażeniem w oczach podnosi kuszę i słyszysz w pewnym momencie spuszczany po prostu bełt z tej kuszy, który trafia tą otyłą postać, ale także jakby w ogóle nie wywarł na niej żadnego wrażenia. I w tym momencie wypieprzasz z sarkofagu niziołka takim lobem, wyskakujesz z tego sarkofagu i proszę uprzejmie. Natomiast, poczekaj jeszcze sekundkę, Ulrich, ty widzisz, jak ten
jeden z tych, którzy stali na czujce, podniósł w końcu kuszę, tak jakby ją przykował do strzału, i wypuścił bełt. W tym momencie drugi odwrócił się i wręcz zapiszczał, jak taka mała dziewczynka, widząc to, co w pierwszej chwili zauważył jego kompan. I w tym momencie Harold, chyba że chcesz coś u nich zrobić. To znaczy, no jestem cały czas gotów do strzelania. Moja intencją jest taka, że chciałbym uniknąć świadków. Więc jeżeli którykolwiek z tych to znaczy inaczej, jeżeli jeden z nich zacznie uciekać, to będę go chciał zastrzelić. Natomiast jeżeli obaj zaczną biegnąć, no to im odpuszczę. Ale no to mówię, jestem cały czas gotowy do strzału, czekam na rozwój wydarzeń, co tam się dzieje, tylko w duchu się modlę, żeby oni nie strzelali do moich towarzyszy. Dobrze. Harold. Jakby tylko takie pytanie, bo chcę sobie jakby rozłożyć postacie w odległości. Jakby ja jestem za jeszcze tym gościem. Tak. W sensie tym... Jakby coś, on mnie nie... To coś was nie zauważyło jeszcze. Jest tak. Dobra, ale... Są wasze sarkofagi, w których siedzieliście. Można by powiedzieć teraz, że ściana ognia i posadzka cała płonąca. Po czym jest ten sarkofag, z którego wyszło to coś. Trupy leżące, palące się. Jakby cała przestrzeń do drzwi, załóżmy 3 metry, jest po prostu zalana tym olejem z tych lamp i płonie. Wszystko, co znajdowało się w tym grobowcu, nie wiem, jakieś tam kwiaty, które może były jakieś stare złożone czy coś, wszystko po prostu zajmuje się ogniem. Jakaś ławeczka może, która stała, żeby można było spocząć sobie przy odwiedzinach. I widzisz tą zwalistą sylwetkę, która powoli brnie do wejścia, którym wy, czy tego północnego, którym wy weszliście do środka. Natomiast z drugiej strony, jakby w odbiciu lustrzanym, znajduje się to wejście południowe. To takie bardziej zaniedbane. No dobra, no to jakby widząc, że tamtędy nie wyjdę, a już jest za późno, bo wylazłem, z drugiej strony wszystko jest w ogniu, więc jakby dobrze, że wylazłem, bo zaraz spłoniemy tam żywcem, to jakby jedyną myślą, która przychodzi Haroldowi do głowy, jest spierdolić stamtąd jak najszybciej. Tylko jedyne wyjście, które jest otwarte, jest trochę zajęte jakby pomiotem Nurgla, więc może być problematyczne. Dlatego z całą siłą rozpędu, jaką jest w stanie w sobie zdobyć Harold, chcę rozpędzić się i spróbować wyważyć te drzwi południowe, bo i tak będziemy przebiegać koło Toda, nie? On jest przeciwleglej nawy, czyli musiałbyś podbiec specjalnie do jego. No to nie, to jakby, jakby moim celem jest teraz wyważenie tych drzwi. Jakby jak je wyważę, to go zawołam. Jak on je pierdolnę, to zakładam, że on i tak wyjrzy, bo coś, o coś pierdolnie i stwierdzę, że go to zaciekawi. Ale tak jak mówiłem, nerwowość i nie do końca pewność siebie Harolda jednak wzięła górę tym razem nad udawaną pewnością. I dobrze. Myśl o wybiciu tych drzwi jest jedyną, jaka mu przyszła w tym momencie do głowy. A jest to lepsze niż walka z Nurglem, posiadając obok siebie niziołka i miecz. Dobrze. W momencie, kiedy ogarniałeś jakby to, co się dzieje, odwracasz się w stronę tego południowego wejścia i widzisz już tam grzebiącego przy zamku niziołka, który już tam pakuje wytrychy i stara się trzęsącymi rękoma otworzyć ten zamek. I w momencie, kiedy to mijają dosłownie 1-2 sekundy, widzisz, jak on się odwraca do ciebie z takim przerażeniem. Zacięty! Jakby decyduje się na to, że ordynarna siła zazwyczaj pomagała mi w momencie, w którym szkiełko mędrca nie było w stanie przewidzieć tego, co się stanie. Więc skoro i tak jakby jedynym wyjściem jest brutalna siła albo przez te drzwi, albo przez pomiot Nurgla, to najpierw wybiorę drzwi, później wybiorę Toda, a na końcu wybiorę pomiot chaosu. Dobrze, to liczę, że... Poproszę cię o 2 testy. Pierwszy, tylko na odporność. Tak jak mówiłem, chcę wziąć rozpęd, żeby... Jasne. Żeby mieć więcej tego... Na odporność. Na ile? Najpierw poproszę cię o odporność. Na 0 teraz. Natomiast potem poproszę cię o test siły.
za rozpęd dostaniesz plus 20 i potrzebujesz, daj mi sekundę, potrzebujesz 4 punktów sukcesu. Dobra, to będzie grubo, ale okej. Okay. Wewnętrzny ogr. Serio? Serio? Dobrze. Todd, siedzisz w sarkofagu i słyszałeś właśnie po kolei cichnące wrzaski tych kapłanów Mora, których widziałeś tu przed sekundą. Ulrich, widzisz, jak po tym, jak pierwszy z tych czujek puścił bełt z kuszy, długo nie myśląc odwrócił się i zaczął uciekać w kierunku jakby głównej bramy. Drugi podniósł od razu kuszę, strzelił też w światło tych drzwi do mauzoleum i długo nie myśląc kopiuje to, co robi jego przyjaciel i także rzuca się biegiem, rzuca tą kuszę i rzuca się biegiem po prostu w alejkę, z której przybiegli. I rzuć proszę na spostrzegawczość. Plus 20. Już nie pamiętasz, gdzie jest sarkofag. Już nie pamiętasz, gdzie jest krypta. Nie, po prostu zwróciłeś uwagę na to, jak oni uciekają. A, przerzuciłeś. Okej. Okay. Ale dalej. Zwracasz po prostu uwagę na to, że tych dwóch mężczyzn ucieka. Panowie. To ja w tym chaosie bym chciał się pomodlić właściwie. Jak jeśli on jest z punktu widzenia już i tak dalej, to chciałbym podbić do drzwi dalej z kuszą gotową do strzału. Dobra. To proszę. Czy ja mogę się pomodlić? Jak najbardziej. Leżąc tam. Pochowaj się od razu. No to się pomodliłam i będę szczęśliwcem kiedyś, jak wyjdę. Wyjdziesz i przeżyjesz. I co, modlisz się po prostu do Mora o szczęście? Tak, bym mnie wyciągnął z tego gówna. Dobrze. Po chwili słyszysz, jak coś z trzaskiem uderza w coś drewnianego. Słyszysz tak, jakby po prostu ktoś rozwalił jakąś skrzynię czy beczkę drewnianą. I słyszysz Harolda. Czy ty, Harold, coś krzyczałeś? Nie krzyczałeś chyba nic. W sensie zakładam, bo chodzi o to, że tak jak mówiłem, że jeżeli uda mi się wyważyć drzwi, to po niego krzyknę. Jeżeli mi się okay. nie uda wyważyć, to wtedy się odbije i pierdolne i wtedy też usłyszy. Ale jeśli, w sensie powiedz mi tylko, co się dzieje, jak je wyważam, to powiem ci, co mówię, bo Wypadasz przez te drzwi, wyjście południowe, i to jest tył tej krypty. Jest ten kawałek tego ogródka i tyły kolejnych krypt, które znajdują się po prostu przy kolejnej alejce. Jakby jesteście otoczeni tymi kryptami z każdej strony, ale są normalnie przejścia między nimi, prowadzące do głównej alejki. Dobra, no to chcę zrobić jakby tak, że chcę wyciągnąć tego niziołka, z którego zakładam nie staranowałem w międzyczasie. No on się tak przykleił do ściany, ty przebiegłeś. I nie musisz go wyciągać, bo on już za tobą wiesz, za tobą wierzy. Dobra. I chcę jakby wskoczyć z powrotem, wyciągnąć miecz, żeby jakby co, i mieć już tyle, żeby jakby co móc Toda osłaniać i chcę po niego krzyknąć Tod, spierdalamy stąd! I jakby czekam na niego i na to, czy bestia stwierdzi, że chce mi jebnąć, czy nie. Dobrze. Ja jak słyszę głos, to po prostu spierdalam. Dobra, to poproszę cię najpierw o test odporności na zero. Ulrich, wychodzisz z tej swojej kryjówki. Czy opanowanie też mogę? Dla siła woli, czy tylko odporność? Nie, tu chodzi o odporność na ten duszący dym, który się zaczyna tam zbierać. Mam szczęście, na szczęście. Masz od Mora. Ale może właśnie Morowi chodzi o to, żeby cię zabrać już. Tak, chyba myślę, że on chce cię zabrać ze sobą. Dobrze. Zrobimy to w ten sposób, że
to chyba nie wstałem. Czy ty, Harold, wracasz do środka? Wracasz do środka. No patrzę przez te drzwi, nie? Na razie, w sensie, no tak, w sumie wracam, no bo chcę wejść i je osłaniać, więc no tak, wracam, no mimo wszystko. Poproszę znaczy, jeszcze raz. Przewiew przy tym, nie? W takim razie test odporności na zero. Ulrich. Na zero, jak stoję przy wywietrzonych drzwiach? Znaczy nie, no jak chcesz wejść do środka. No tak, no dobra, okej. Okay. Na odporność, tak? Tak, na odporność. Na zero. Ulrich, widzisz? Ja to chcę przerzucić. Dobrze. Jak chwilę po tym, jak tych dwóch mężczyzn uciekło, z drzwi wylewa się to, co opisałem wcześniej. Nabrzmiałe cielsko, które po prostu ledwo w tych drzwiach się mieści. Widzisz? Makabryczną postać, która wylewa się, resztki jej ubrań, w które była odziana, spalają się w tym momencie do cna. Widzisz nabrzmiałe, otyłe cielsko, które skwierczy w niektórych miejscach od tego języków ognia, które je okalają. Widzisz, że zaczyna ruszać w kierunku głównego wyjścia z cmentarza. I teraz zauważasz, kiedy widzisz jakby kierunek, w którym to cielsko się porusza, że tam właśnie przed chwilą musiała podjechać jakaś dorożka, czy też karoca. I widzisz, rzuć sobie proszę o spostrzegawczość, bo to jest dosyć daleko, jest ciemno i pada ten deszcz. Będziesz miał na minus 30. Na zero, tak? Na minus 30. A czy przypadkiem Ulrich nie chciał podejść do drzwi, czy nie? On ruszył w stronę tych drzwi, zanim zdążył się dobrze zbliżyć. Jebany. Słuchaj. Kurwa. Najwidoczniej... Najwidoczniej przez chwilę zza chmur wychynął księżyc, który rzucił po prostu lekką poświatę i zauważasz w tych ciemnościach, że ten powóz należy do Róży Wiatrów. Do jednej po prostu z kampanii przewozowych, które także działają na terenie Altdorfu, ale by na całym Imperium. I doszły cię słuchy, bo tą percepcję masz rewelacyjną, to jest automatyczny sukces. I przypominasz sobie, że Tusseldorf chyba był w ogóle właścicielem tej linii przewozowej. Po czym widzisz, ta postać w ogóle jakby nie zauważyła cię, rusza po prostu, odwraca się do ciebie plecami, rusza w tamtym kierunku. Natomiast ty zauważasz, jak z tego północnego wejścia, którym wchodziliście, zaczynają buchać płomienie, jak normalnie z pieca kowalskiego. Słyszałeś też jakiś wrzask dochodzący ze środka. I teraz przechodzimy. Co będziesz robił dalej, Ulrich? Czy dalej zmierzasz do wejścia? Tak, to znaczy tak, chciałbym na pewno zmierzać do wejścia, ale w ten sposób, żeby nie sprowokować wychodzącej postaci. W sensie, żeby za mną nie poszła. Moją intencją jest coś takiego. Poczekam, aż ona sobie tam przebiegnie. Patrząc na jakby rozpoznałem powóz, będę chciał jeszcze rzucić okiem, czy ona wsiądzie tego powozu, czy biegnie dalej. Następnie będę chciał odwrócić się, krzyknąć, czy usłyszę towarzyszy, czy będę mógł jakoś im pomóc. Dobrze. Jeszcze chwilę, Harold. Słuchaj, Ulrich, miałeś na tyle dobry... No to był dwójka. To jest super rzut. To jeszcze dam ci tak jedną rzecz. Zauważasz mniej więcej jakieś dwie lejki dalej. Zauważasz jakiegoś ukrywającego się człowieka, który prawdopodobnie też był na szpicy, ale chyba Tusseldorfa. Bo w momencie, kiedy ta pusta postać rusza w kierunku tej karety, ten człowiek też się rzuca biegiem jakby w kierunku tej karety. Dobrze. I przechodzimy do Harolda
i Toda. I teraz tak. Harold. Ja mam pytanko właśnie. No. Bo przerzuciłem pecha na super pecha. I jak wygląda wypełnienie zepsucia? Jeżeli ja mam full na full, to już mam mutację, czy muszę przebić to full o jedno? I teraz tak. No to w takim razie chcę sobie to przerzucić, bo mogę przerzucić, nawet jeśli wykorzystam los, to mogę jeszcze wykorzystać zepsucie, nie? Na razie, no to chcę tu wykorzystać w tej chwili zepsucie. Przerzuciłeś po prostu nieudany rzut na pecha. Jeżeli tak, zostawisz pecha, to przerzucić. Coś się wydarzy. Okej, okay. To w takim razie dodajesz sobie punkt zepsucia, przerzuć to. Jest. Okay. Będą chaosniacy polować na chaosniaka. To teraz rzucasz sobie odporność plus 20, dobrze pamiętam? Teraz rzuciłem odporność. Zero. Tak, ale to rzucałeś na dym. Natomiast teraz... No. Odporność 20 na ogień. Tak. Natomiast teraz przebiłeś już punktami zepsucia, tak? Masz jeden więcej niż twój limit? Nie, teraz mam, jestem na limicie. Teraz jesteś jestem na limicie. 5 na 5. To już nic nie rzucasz w takim razie. Dlatego pytałem, bo jakby było więcej, to bym się zastanowił. Mhm. Nabierasz powietrza w płuca jeszcze przed wejściem, wskakujesz do środka i słuchaj, piecze cię ten dym. Dym już jest mniej więcej na wysokości twoich barków. Musisz się schylić, żeby widzieć w ogóle jeszcze te sylwetki sarkofagów, które stoją w tej nawie. I piecze cię ten dym w oczy. Widzisz te płomienie, które zaczynają ogarniać kolejne powierzchnie tego pomieszczenia. I poproszę cię jeszcze o jeden test zwinności plus 20. Tod, odporność na 0. Dobra. Poprzedniej tej. Okej. Okay. Lecimy ostatni. Mogę dalej rzucać. Dobra, no. Dobrze. Harold. Skakujesz do środka, starasz się ominąć płomienie, ale nie ma jak. Dobiegasz do sarkofagu, zaglądasz do środka i widzisz Toda, który siedzi i kaszle po prostu. To no chcę go wyciągnąć, bo skoro jest ten, no to chcę mu pomóc wyleźć stamtąd. Dobrze, podnosisz go za fraki. Tod, widzisz? Mało co, bo wszystko pokrywa po prostu dym gęsty i kujący w oczy. Ale zauważasz, że Harolda powoli ogarniają te płomienie od dołu. Jeżeli masz płaszcz, to ten płaszcz właśnie staje w płomieniach. I Harold cię wyciąga z tego sarkofagu, czy też pomaga ci wyjść. I poproszę od ciebie teraz zwinność właśnie. Tak samo, plus 20. Słuchaj, ty też przerzucasz. Robisz? Przerzucasz? Tak, przerzucę. Dobra. Słuchaj, już miałeś skakać z tego sarkofagu, kiedy zauważasz, że po prostu ten oliwę na ziemi i skaczesz w jedyne wolne miejsce, które jeszcze nie zostało zajęte płomieniami. I co robicie? Jakby chcemy do tego wyjścia, które wyważyłem, znaczy ja chcę w każdym razie wziąć Toda i tak w sumie za fraki go trochę wziąć i spierdolić stamtąd, no. Dobra. No ja będę z Haroldem iść. Biegniecie schyleni w kierunku wyjścia. I dobra. Poproszę cię, Harold, kacz fóreczka. To są obrażenia od ognia. A dać fóreczkę, okej. Okay. Odejmij sobie po prostu, dodaj sobie dwa obrażenia. Wybiegacie na zewnątrz. Ulrich, zauważasz, jak ta postać faktycznie
dociera do bramy, ładuje się do tego powozu i odjeżdża w jedną z uliczek. Stoisz w tym momencie przy drzwiach i widzisz, jak całe wnętrze ogarnęły płomienie. Ale w sensie, wybacz, że tutaj przerwę, postać, w sensie ta jakby ta, która wyszła, czy ta, która obserwowała? I tego obserwatora. I gdzieś tam. Obserwator dobiega do tego, okay, do tego powozu. Łapie się jakby zewnętrznej poręczy, natomiast ta postać wchodzi, wypełniając praktycznie całe to wejście do środka. Drzwi zostają zamknięte, woźnica trzaska batem i ruszają po prostu w miasto. Rzuć sobie proszę na spostrzegawczość na zero. Zauważasz przez te płomienie swoich towarzyszy, którzy opuszczają kryptę tym drugim wejściem, które sprawdzaliście wcześniej. Więc jeśli w sensie tym południowym, tym, które było uszkodzone, tak? Tak, dokładnie. Czy tym, którym wchodziliśmy północnym. Więc będę chciał na od zewnątrz tam obiec i... Okej, okay, będę chciał obiec i pomóc im tam wyjść. No to znajdujesz swoich towarzyszy. Harold leży na ziemi, a Todd razem z Dudo gaszą go w tym momencie. Jego płaszcz jest w jednej trzeciej po prostu zeżarty przez ogień. Jakieś jeszcze dziury na ubraniach. Zarówno Harolda, jak i Poda delikatnie tam przypalone. Dudo też ma gdzieś tam nogawki usmolone. Widzisz, że są w ciężkim stanie. Bardziej psychicznym niż fizycznym. Dyszą, dławią się tym ogniem, w sensie tym dymem, kaszlą, starają się, łapią jak ryba powietrze, to świeże na zewnątrz. Ze środka w tym momencie, z tego wyjścia, którym oni wybiegli, buchają po prostu dym, który od razu unosi się do nieba. Kolochana, coś mi sfrizowało. Nie, czemu? O dobra, okej, okay. Nie, wiesz co, przez chwilę mi sfrizowało i jakby was widziałem zaciętych, ale już jest okej. Okay. Dobrze. Panowie, co robicie? Siedzicie na mokrej trawie, łapiecie to powietrze, powoli dochodzicie do siebie, zdajecie sobie sprawę, że jeżeli nie rozpada się na dobre, to prędzej czy później ktoś zauważy tą łunę, taka, która będzie się niosła nad miasto. I jak jest straż miejska, no to ktoś się na pewno zainteresuje i tu przyjdzie. Pytanie, gdzie byście się chcieli udać? Co byście chcieli zrobić teraz? Myślę, że najpierw, jak Harold już ogarnie fakt, że płonie, to chciałbym wyjrzeć za tego jej krypty, czy ta bestia jeszcze, ten pomiot jeszcze gdzieś se łazi, nie? No bo jak on tu w pobliżu sobie się kręci, to trochę lipnie czekać nie, tutaj. W momencie, kiedy Ulrich do was dołączył, to nie widzisz już tej postaci. Dobra, no to jakby tak łapiąc ledwo oddech i podnosząc się z ziemi, bo Ulrich już do nas przeszedł, tak? Dobiegł. Tak. To jakby myślę, że mówi Harold do tego Dudo, prowadź nas do twojego sarkofagu, to chyba będzie najlepsze wyjście do twojego skrytki, bo w tych spalonych ubraniach nie ma co iść do jakiejś karczmy, bo będą coś podejrzewać, a umówmy się, raczej wątpię, że jest dużo pożarów w tym samym czasie w mieście, a tu pewnie ktoś przyjdzie z drugiej strony, jak nie przyjdzie, to wróci ten potwór i nie wiem, co wolę spotkać, czy straż miejską, czy jego. A tam myślę, że będziemy mogli na spokojnie trochę odpocząć.
A Haroldzie, przyjrzałeś się temu potworowi, jak wyglądał? Myślę, że w tym momencie ostatnią rzeczą, jaką chcę, to opisywać ci to, co widziałem. Aczkolwiek mogę to zrobić, jak będę mógł chociaż przemyć wodą trochę twarz, albo kurwa odpocząć, bo jeśli to chcesz może... pogadać, to możemy to zrobić jutro przy piwie. No właśnie, pójdźmy na piwo do karczmy. Może. Teraz uważam, że jest to bez sensu. Spójrz, jak wyglądamy. Spójrz, jak śmierdzimy po tym wszystkim. Tutaj Urlis się chciał trochę wmieszać, no bo jednak powiedzmy był już tak najświetszy i nie był świadkiem, ale widzi, że towarzysze są w stanie może nie opłakanym, ale mocno nadwyrężonym, więc jakby panowie, szybko do kryjówki, a tam na miejscu wszystko omówimy i Dudo, prowadź. No i jeśli będzie trzeba, będę tam, nie wiem, chciał podtrzymać któregoś z towarzyszy, pomóc go poprowadzić, otrzepać, no ogólnie pomóc im jak najszybciej ruszyć i dostać się do krypty. Słuchajcie, Dudo, tak jak wcześniej, doprowadza was pomiędzy nagrobkami, pomiędzy kryptami do Meliny. Bunkrujecie się tam na chwilę, macie chwilę na złapanie oddechu, właśnie na jakieś tam przemycie twarzy. I skoro jesteśmy właśnie u przemywaniu twarzy, to 5 minut higienicznych. Jesteście w krypcie, w tej Melinie, Duda. No i powoli schodzi z was stres. Dudo zaczyna obgryzać paznokcie. A teraz? Ja już pieniądze wziąłem za tą robotę. A drugą mieli zapłacić po. A teraz? No. Dudo, Urlich trochę się zdenerwował. Co prawda pewnie towarzyszy bardziej, bo nie był na miejscu. No ale jednak to, co im Dudo nakreślił, prosta robota, ukraść zwłoki i nie ma problemu. A tu się nagle okazuje, że tu wychodzą jakieś... oczywiście wcześniej w drodze, czy też jak tam zaszli na miejsce, podzielił się swoimi spostrzeżeniami, czyli jakby tym, że postać odjechała powozem, że byli też obserwowani i tak dalej, więc podchodzi do Duda, łapie go za kubrak, podnosi w górę, tak z biodra kuszą w niego celuje i gadaj, czego nam nie mówisz. Co przed nami ukrywasz, niziołku? Ale... I tak w niego tą kuszą celuje. Nic nie ukrywam, co? Co mi powiedzieli, to przekazałem, no. Trzeba do tego doktora. Kto ci powiedział? No ten asystent doktora. To do niego trzeba iść, on będzie wiedział. Dobra, więc wypuszczam Dudo, odwracam się do waszych panowie. A tutaj jest naciskiem na Toda. Słyszeliście kiedyś o czymś takim, jak ta plaga Nurgla? Wiecie, z czym możemy mieć do czynienia? Może. Ale potrzebuję najpierw opisu, bo jakby to powiedzieć, nie zaobserwowałem samej kratki. Słyszałem robaki, ale dużo więcej nie. A to robaków nie muszę ci opisywać. A to chuj, to już połowa opisu z głowy, kurwa. Tak jakby Harold patrzy, tak siedzi na jakimś stobołku i patrzy się, bo chodziły w buzi odparty ręką. No właśnie, panowie, co tam się stało? Tutaj Urliś też się wtrącił, no bo zasadniczo nie było na miejscu. Jedyne, co widział, to że wychodzi jakieś monstrum po prostu z tego i tyle. To opisz robaki dla Ulricha, Haroldzie. Jakby Harold tak niechętnie przypomina sobie wspomnienie tego, co widział i no, opowiada, że w sumie to była taka pulpa w kształcie człowieka, a nie człowiek, ale jakby twarz i głowę jeszcze miał tego człowieka. No i jakieś szpony, nie szpony, wokół niego latało jakieś mnóstwo insektów i roztaczał nieprzyjemną woń. No nieprzyjemną to mało powiedziane. No i opowiada w sumie, że no, strach było patrzeć na to gówno i jak nie chciał, to jak się zorientował, że nie idzie w jego stronę, no to starał się nie przyglądać, bo umówmy się, nie była to najpiękniejsza kurtyzana, jaką w życiu widział. Więc no tyle właściwie było takie raczej mniej przyjazne dla nosa i oka. I miało szpony na pewno, bo tymi szponami rozszarpało co najmniej dwóch akalitów. Więc no i nie reagowało na żaden ogień ani nic. Więc na żadne bodźce. Panowie, to jest ciekawe, bo z twojego opisu, Harundzie, wynika, że
mogłoby to być, to nie wiem, jakieś bezmyślne monstrum, ale muszę z wami się podzielić informacją, że ten stwór, który wyszedł, ten nasz denat, wsiadł po prostu do powozu. Notabene swojej własnej firmy przewozowej i odjechał właśnie, siną dal. Właśnie tego nie rozumiem. Jednej rzeczy, czy... Bo ja zrozumiałem, że to nie stwór wsiadł do powozu, tylko ten obserwator. Obserwator się uczepił zewnętrznej jakiejś poręczy, a... Aha, czyli postać... to stwór wsiadł do powozu. Tak. Ja to też dopytywałem, bo też nie do końca zrozumiałem, ale tak właśnie wyszło, że obserwator... No i to też tym się zdzielę, że byliśmy obserwowani, ale właśnie mówię, że stwór wsiadł do powozu, jakiś obserwator się tam przyczepił i pojechał razem z tym, więc też ktoś nas obserwował. Pytanie do mistrza. Czy to, co Todd usłyszał, przypomina mu z pradawnych czasów siewcy zamętu? Znaczy pewnym płotem, który spalił? Okej. No, panowie, ja miałem do czynienia z takimi sprawami na nieszczęście. I ogień to jest bardzo dobry pomysł. I powinniśmy zaopatrzyć się w niego. Jest to, z tego co rozumiem, zazwyczaj nieumarłe gówno, które ma dużo robaków, które mordują rzeczy w okolicy tego. I tyle. Dlaczego jakby... tym razem jest inteligentny? Nie wiem. Ale jakby Harold... ogień? Dobry pomysł. Jakby Harold tak spojrzał na Todda, tak z taką dezaprobatą w oczach i no, powiem ci, że nie wpadłbym na to, co powiedziałeś. To kurwa, no ni chuj, ja sam bym tego nie wymyślił. To, kurwa, naprawdę trzeba być akolitą. Ja wiem, właśnie dlatego panom to mówię. No, więc da się to zabić. To wiem. To widziałem. I Harold tak jakby patrzy na Todda i super, że da się to zabić, tylko powiedz mi, czemu mamy się do tego zbliżać ponownie i to jeszcze bliżej niż byliśmy teraz? Bo ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy to robić. Bo raczej zysku z tego nie będzie. A myślę, że za zwłok i tak nie zaciągniemy do gościa, do którego mamy to zrobić. Bo tych zwłok już tam nic nikt nie dostanie. Co więcej, jak on chce badać zwłoki chaosu czy jakiegoś pomiotu, to tym bardziej nie powinniśmy mu tego dostarczać, tylko go utłuc. Myślę, że raczej. I raczej wątpię, że powinniśmy w tym babrać palce jeszcze bardziej niż ubabraliśmy. To co powiesz na to, Haroldzie? To jest nieumarły. Moim obowiązkiem jest eradykować takowych nieumarłych. Najmę cię. Najmiesz mnie? Nie stać cię. Ile kosztuje? Haroldzie, nie zapomnij, że byliśmy widziani w tym miejscu. No właśnie. I ktoś może nas z tym powiązać, a wszyscy dobrze wiemy, że gdzie jak gdzie, ale w imperialnej stolicy jakiekolwiek kontakty z chaosem, samo to, że przybywaliśmy w tym samym miejscu, może nas wiele kosztować. Jakby Harold tak zastanawia się nad tym, co usłyszał i w sumie nie, mimo, że nie chce, to jednak go trochę to przekonało i no, kurwa, jaki macie plan? Był pewien architekt, pamiętam, który umiał rzucać ogniem w ludzi. Widzisz, bierzesz taką buteleczkę wódki albo oliwy i dajesz szmatkę do niej i potem rzucasz ją zapaloną. I to bardzo dobrze działa. Dodd właśnie wynalazł mołotowa. Koktajl architekta. Tylko trzeba inaczej go nazwać, bo to nie mołotow, no nie? Toddowa. No koktajl Todda. A powiedz mi, Toddzie, musisz najpierw znaleźć to, co rzucasz, nie? Czy rzucasz tak w pizdu i to trafia w to, co byś chciał? Na nieszczęście Mor nie jest tak łaskawy. Trzeba to znaleźć. To myślę, że najpierw znajdźmy to gówno, którego tak bardzo nie chcemy szukać, a potem zobaczmy, co się stanie.
też posiadanie ostrza do odcięcia tego głowy i tak dalej jest przydatne. Nie panowie... chcę nic mówić, ale Miki podrzucił nazwę. To Dotow. To Dotow. To raczej to Botow, żeby połączyć Tota i Toba. To Botow. Panowie, boję się trochę, czy ta sprawa może nas przerosnąć. Jeżeli ten człowiek uciekł powozem i do swojej własnej, swojego własnej firmy, swojego własnego przedsiębiorstwa. Ja, kurde, nie wiem, jak się nazywało w sumie w tamtych, że tak powiem, czasach coś takiego, firmę, przedsiębiorstwo. No nieważne. W każdym razie, o, swojej własnej gildii może się okazać, że mogliśmy wziąć orzech większy niż jesteśmy w stanie zgryźć. Musimy działać z rozwagą, żeby nie napatoczyć się na jeszcze większą minę. Chociaż tutaj spogląda na swoich towarzyszy i przypomina sobie sytuację, która rozegrała się chwilę wcześniej. Chyba ciężko byłoby wdepnąć w jeszcze większą kawałek. Uwierz mi, da się wdepnąć głębiej. Skoro mówimy o wdeptywaniu kabałę, to gdzie skierujecie swoje kroki, panowie? No myślę, że jakby... Nie wiem, no noc możemy spędzić tutaj chyba. Już na tym... W sensie tak myśli Harold w każdym razie, żeby zostać już tutaj. Umówmy się, w momencie, w którym coraz bardziej się zaczyna palić tylko ten grób, a my wyjdziemy stamtąd, jeszcze spłonięci, to będzie jeszcze gorsze niż wyjście stamtąd rano. No umówmy się, raczej nikt w takim opuszczonym mauzoleum, w którym on już coś kisił i to nie ogóra, no to myślę, że będzie to bezpieczniejszym pozostaniem tutaj niż chodzenie teraz po nocy po mieście i szukanie jakiegoś właściwie chuj wie czego, no bo co, pójdziemy do knajpy i to karczmy tak, w której byliśmy, tacy jak jesteśmy i wrócimy w kimę? No średnio. Słuchajcie, faktycznie, po niedługim czasie słyszycie takie dzwonki charakterystyczne dla straży miejskiej i słyszycie jakieś zamieszanie po prostu gdzieś tam na cmentarzu. Prawdopodobnie po prostu przybiegli ugasić ten pożar. I po spędzonej nocy w warunkach takich dosyć spartańskich, w końcu jest to po prostu taka oczyszczona krypta na cmentarzu, żaden hotel. Pytanie, co będziecie robili o świcie. Będziecie mieli przez najbliższy dzień stan zmęczenia. No bo nie byliście w stanie się dobrze wyspać. Myślę, że karczma. Dobra, mów. Nie, chciałem tylko zapytać, czy jakby jak mam wpisany ten stan, to on automatycznie nam obniża rzuty, czy musimy pamiętać, żeby sobie je obniżyć? A na karcie jest do zaznaczenia? Tak, że wpisujesz jest, stan jest zmęczony. Okej, no to powinno chyba działać. Możemy wypróbować. Czekaj, sprawdzę na szybko. To ja bym chciał rozpocząć... Tak jest, okej, okay, karę minus 10, bo widzę na karcie od razu. No jest super. Więc spoko. Gdzie jest stan? Gdzie jest stan? Na górze nad akcję w walce masz. I musisz po prawej stronie naciskasz stany i tam ci się na dole wyświetla tabelka. Okej, mam. Czyli i w cechach powinien jeden być automatycznie, widzisz, dycha. Tak, dokładnie. Jest, minus 10 kary. Ja bym chciał rozpocząć dzień od modlitwy, żeby mor nas poprowadził w tych męczących i trudnych czasach. Dobrze, to od razu z tym stanem zmęczenie. Ej, już go dodaję. A? Już rzucę i dodaję, czekaj. No zdjąłem z siebie zmęczenie. Wy nie dostaliście. Czy wydaje wam się, że Todd jest dziwnie wypoczęty? Dzięki, Todd. Ciekawe, co sobie tutaj do tego kadzidełka.
Podejrzanie pobudzone. Ciekawe, co sypali to gadzidełka. Marihuanę? A na co to komu? W żadnym wypadku. Nie, ja myślę, że tak, że jakby tutaj takie będzie chciał Urlis zasugerować sytuację tego typu, żeby taka sytuacja, żeby ruszyć do karczmy, odpocząć i dnia kolejnego może też od razu poczekać, aż trochę, że tak powiem, przycichnie to, co tam, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Udać się do ich zleceniodawcy, ale może nie wszyscy, tylko właśnie wysłać chociażby Dudo, może w obstawie jednego z nas, żeby gdzieś tam podrążyć temat. Ja popieram to. Tyle, że nie będę odpoczywać, bo nie potrzebuję, więc zajmę się zakupami. Dobrze. Urwim, okejka? Harold, okejka. Przepraszam, Harold. Myślę, że nawet możemy, w sensie proponuję zrobić tak, Harold, że w sumie skoro i tak, bo nie udajemy się jeszcze raz do karczmy, tak? Tylko gdzieś tam, nie? Dobrze pamiętam. W sensie do tego, do zleceniodawcy, nie do karczmy wprost, okej? Okay? Tak? Nie, no jakby ja bym najpierw odpoczął ten dzień, a potem się udał do zleceniodawcy trochę ogarnięty. Okej. No to tak możemy zrobić. A potem Harold może pójść z Todem, znaleźć ciuchy, które nie są spalone w połowie. A Urlis pójdzie z... Tak, a Urlis pójdzie z Dudu, bo po pierwsze jakby metagamingowo ja miałem w poprzedniej więcej rozgrywki, więc a Urlis mnie, no bo logicznie jakby nie był w środku, a i tak też ja muszę coś znaleźć, więc wszystko się zgrywa. Dobrze, to żeby nie przedłużać, ruszacie do karczmy. Jesteście w stanie się oczywiście tam umyć. Walia jakaś z wodą. Odejmijcie sobie po prostu. Nie wiem. 6 srebrnych. Jakby już za balię, za jakiś posiłek. I za kolejną jakby noc. Bo tej nocy noc spędziliście na melinie. Mieliście opłaconą ją. Ale jak to ładnie brzmi. Spędziliście na linie. Jakby kolejną noc 6 srebrników ze wszystkim. Za głowę. I dla mnie najważniejsze jest to, kiedy wyruszycie dalej. To znaczy przed południem, po południu, wieczorem, następnego dnia, 10 dni później. To mnie interesuje w tym momencie tylko. Chcieliśmy odpocząć dzień, tak? Dobrze pamiętam. Tak, albo wyruszyć wieczorem, albo o poranku dnia kolejnego. Którą z tych dwóch opcji, nie wiem, jak tam panowie zapatrują. No to myślę, że rano. Ja bym powiedział, że wieczorem. Przed zmrokiem i zamknięciem sklepu Urlis by się wybrał do tego. Poza tym mówmy się, to jest taki bardziej ciemny interes, więc lepiej go załatwiać przy ciemnym tym. A my przed zamknięciem sklepów pójdziemy po te ciuchy, no bo też rano w całym świetle, dzień dobry, to był pożar ostatnio, mam spalone spodnie, no może macie coś na zmianę, to jednak przyszedł tam trochę później i wymienił to. No i później my sobie odpoczniemy, czy tam będziemy czekać na nich, a w sumie nawet jak kupimy, to możemy czekać na nich pod tym, też myślę, że to by już było zbyt takie, ale więc w sensie pod tym zleceniodawcą. I wy chcecie spędzić cały dzień na jakichś zakupach, odpoczywaniu i tak dalej. Natomiast wieczorem Ulrich razem z Dudo ruszą do zleceniodawcy. Zobaczyć tam, nie wiem, pogadać czy tam wyjaśnić pewne kwestie. Czy mam się zabierać z tobą Ulrich, czy chcesz samemu na pewno? To znaczy, no ja... Wieczorem. Jak chcesz, to możemy być we dwóch. Bardziej wiesz co zakładałem... Jakby sugerując, żebyśmy nie szli wszyscy, że jakby odpukać coś złego się stało, żeby wiesz, żeby miał w razie kto przybyć z pomocą. Ale jak chcesz, możemy iść razem. Nie, dla mnie żaden problem. Właściwie zabierać się do medyka nie chce mi się aż tak, więc mówię samemu. No i też będzie bezpieczniej w teorii. No. Z mutantem lepiej nie chodzi.
Szczególnie po czymś takim. Dobrze. Popłyńmy do brzegu w takim razie. Kwestię zakupów załatwimy sobie zaraz już, jak skończymy. Natomiast Dudo i Ulrich ruszacie żwawo wieczorkiem, pod wieczór, w stronę miejsca, w którym urzęduje profesor Hinder. Uchodzicie do uliczki, przy której znajduje się gabinet profesora. Miejsce, w którym spotkał się z jego asystentem Dudo. I zastajecie następującą scenę. Zebrany tłum ludzi. Ludzie szepczą, że chyba kogoś wyrzucili z okna. Może sam wyskoczył? Słyszysz różne plotki. Przebijacie się przez ten tłum. Dudo ma trochę łatwiej, gdzieś tam między nogami ludzi przemyka. I udaje wam się w końcu dotrzeć jakby na skraj tego widowiska. I to, co widzisz, to truchło człowieka leżące twarzą w dół na bruku ulicznym. Dudo zamiera. W chwili słyszysz jakiś szept jakiejś kobiety, która stoi obok ciebie. Profesor Hinder wyskoczył przez okno. I faktycznie widzisz, jak mniej więcej na trzeciej kondygnacji kamienicy widzisz rozbite okno i jego resztki leżące na ziemi. Obok, też wśród zmasakrowanego ciała profesora Hindera. Dudo odwraca wzrok w twoją stronę i widzisz na jego twarzy takie samo przerażenie jak poprzedniej nocy, kiedy znalazłeś ich na tyłach tego grobowca. Ledwo żywych, podpalonych płomieniami. I słyszysz tylko, jak szepcze w twoją stronę. Co ja was wpakowałem? I tutaj sobie skończymy. Dzisiejszą przygodę. A panowie, w międzyczasie... A, jest potencjał na rajd. To kto nas ogląda i chce sobie zaraz zarobić jeszcze trochę punktów, to zaczekajcie chwilkę. Natomiast panowie... 2 minuty, 3 minuty. 3 minuty dla mistrza gry. Kogo tutaj? Jakiś chętny? Może ze spostrzeżeniami z sesji? Ja mogę zacząć. O, proszę bardzo. Podoba mi się w sesji tej, podoba mi się to, że jeśli mogę tak użyć takiego słowa, jest ona taka dorosła. W sensie poważny temat, poważna sytuacja i no jakby to powiedzmy, to już nie są takie, nie żeby kiedykolwiek to było dziecięce, ale jak w świecie Warhammera dochodzimy do rzeczy związanych z mutacjami, z chaosem i tak dalej, to robi się poważnie. Więc to jest pierwsza kwestia, którą chciałem poruszyć. Drugą kwestię chciałem poruszyć, interakcję między postaciami. Bardzo mi się podoba to, że gramy w takim gronie, już trochę siebie znając. Może powiedzmy te postacie nasze, no ja na przykład powiedzmy Ulrichem pierwszy raz Harolda spotykam, natomiast już gdzieś trochę grając tutaj z Urgrimem, no o Staszku to już w ogóle nie będę mówił, bardzo mi się podoba to, że trafiliśmy postaciami albo osobowościami, które trochę się znamy i to też bardzo, bardzo mi ułatwia osobiście grę, bo fajnie w tą interakcję wejść. Trzecie też właśnie zauważyłem tego, co Miki napisał na czacie a propos tego, że gdzieś tam przyszpilili tą bestię i to jest kolejna piękna rzecz w RPG-ach, że niby scenariusz ten sam, a po prostu poszliśmy całkiem inną drogą, no nie? Oni gdzieś tam zaczęli strzelać i tak dalej, a my odpuściliśmy, w sensie ja jako Urlich, no bo chłopaki byli w środku, pozwoliłem im się wycofać, odpocząć, w sensie temu uciec i zadbałem o towarzyszy, więc
No, strasznie mi się podoba to, że będziemy mieli, wydaje mi się, takie dorosłych parę sesji i takich, no już takich mięsistych właśnie, no bo jak host wchodzi w grę, to będzie się działo. Ciekaw też jestem bardziej, czy to będzie bardzo, czy to będzie miał jakiś wpływ na Toda, że skoro nasz kapłan już jest taki z chaosem za pan brat, czy jakby te nasze sytuacje coś tutaj jeszcze bardziej go pchną w stronę chaosu. No i fajnie wrócić, fajnie, cieszę się Daniel, że wróciłeś z urlopu, znaczy nie, żebym ci tego urlopu, wiesz, nie w sensie, fajnie, że wypocząłeś, ale następnym razem nie, fajnie, że wypocząłeś, ale fajnie też wrócić do grania, tyle ode mnie. To ja mogę kontynuować. Proszę uprzejmie. To... No, mi się podoba jakby to, że jako postać i już jako gracz no miałem odrobinę okazji grania i właśnie kojarzę się w testamentu. No i to jest podobny potwór. Trochę inny pewnie, ale podobny. I to jakby wiedziałem już, jak moja postać się zachowa od razu, jak usłyszałem o tych robakach. No, wiedziałem, że się skulę w kącie i nie wyjdę stamtąd żywy pewnie. A też czuję, że ta sesja poszła o wiele szybciej. Znaczy nie było takiej pierwszej godziny, która szła powolutku. Nie poznawaliśmy się, bo się znamy już. I to jest bardzo fajne. No i tak, no chaos, poważna sprawa, no i świetnie się grało. Też fajne postacie inne niż zazwyczaj, bo ostatnio chyba kampanię graliśmy. I tak, no świetnie. I to, co mi to przypomina, to jest odrobinę tilańska robota, ale na poważnie. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się to z tym kojarzy. Dzięki. I Urgrim, Harold dzisiaj. Tak, dzisiaj tak. I właśnie zgadza się z tym, co chłopaki powiedzieli, że mam wrażenie, że przez to, że my się znamy i graliśmy z sobą może nawet innymi postaciami, chociaż w sumie ze Staszkiem grałem tą samą postacią, w tym samym secie graliśmy. To sprawiło, że my jakby, znaczy w ogóle mi się w jednostrzałach tych podoba to, że to nie jest tak, że ty mówisz, no jesteście w karczmie, poznajecie się dopiero, wasze postacie widzą się pierwszy raz, ale idziecie kurwa na misję, która po prostu wymaga od was wszystkiego, włącznie z zaufaniem, kurwa z poznaniem siebie i tak dalej, no i kurwa żyjcie, nie? Tylko więc podoba mi się to, że jakby ty mówisz, że my już mieliśmy ze sobą gdzieś jakieś 3-4 dni, jesteśmy i się kojarzymy i nie musimy udawać wobec siebie nieufności, aż zrobimy ufność, albo ślepo zaufać drugiej osobie, co całkowicie niszczy według mnie jakby całą ideę grania z obcymi postaciami. Ale myślę, że przez to też, że my już ze sobą wiemy, jak przeprowadzać interakcję i ta interakcja tutaj była, to myślę, że od początku była super w ogóle i się wkropiliśmy w to. Nawet widziałem, jak Miki pisał chyba Miki, albo ktoś inny, że na czacie, że ty już chcesz iść dalej, a my jeszcze gadamy o tym, co będziemy robić. Ale też miałem właśnie ja wrażenie, że bardzo... To tak już nie było. Tak, może ty. Że bardzo szybko my w ogóle... Ja na początku, jak tak zaczęliśmy to przerabiać, to miałem wrażenie, kurde, my tę sesję skoczymy w 2 godziny, bo właściwie my już jesteśmy na miejscu, gdzie to ma się wydarzyć. To już się wydarzy. Koniec zaraz będzie, nie? A ty mówisz, 2 sesje, na to 2 części, a my już chuj, koniec, zaraz gry będzie. Ale fajnie się to przyciągnęło, nie dłużyło mi się poza tym. I bardzo fajnie jest to ograne, bardzo fajne opisy i ogólnie mi się mega fajnie grało i mimo, że gdzieś mam to w głowie, że to zepsucie mi rośnie, to z jednej strony super, bo rośnie mi, zobaczymy, co się stanie, a z drugiej strony mam takie, nie no, w sumie jak mi zginie postać, polubiłem ją właściwie, więc nie chcę, żeby mi ginęła, czy szła do lasu być jakimś wyrzutkiem. No ale zobaczymy, może się uda to przetrwać albo dostać coś, co nie sprawi, że będę musiał gdzieś się czaić po kątach, ale ogólnie mega spoko. No jak klimatycznie to jest, tak jak chłopak mówił, nie jest to takie, że niby się śmieszkujemy, ale gdzieś ten temat jest taki, no i począwszy od tego odkupowania zwłok, skończywszy na tym, że właściwie z jakimś chaosem dosłownie najbardziej jak się da już teraz mamy do czynienia, to jest takie gdzieś, że no nie do końca co wiadomo, gdzieś jeszcze jakaś dyskwistyczna robota teraz wchodzi, myślę, że mega spoko. Dzięki, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc wiadomo, że nie puszczę was na jakąś taką sesję początkującą, nie? Więc tutaj wiadomo, że jakby możecie liczyć na więcej troszkę. Gdyby był może inny zestaw ludzi, to może byśmy grali co innego.
Natomiast ten scenariusz bardzo mi się podoba i myślę, że tak 4 sesje to tak spokojnie. Zwłaszcza, że dzisiaj wcale tak daleko nie zaszliśmy. Ale fajnie się czasowo wyrobiliśmy. Także myślę, że nawet w 5 sesjach może się to skończyć. Super. Mi się grało też rewelacyjnie. Was już znam, więc nie muszę wcale gdzieś tam kombinować. Mniej więcej wiem, czego się mogę spodziewać, chociaż i tak mnie zawsze fajnie zaskakujecie. Ten split na początku, że Hrobson odszedł sobie na bok, gdzieś tam na czatach stał. Też super było, bo trochę zmieniło tą całą koncepcję. No i jakby wasze pomysły, tak, żeby gdzieś tam wykorzystać te sarkofagi. Widać, że po prostu wchodzicie z buta w scenariusz i jakby korzystacie ze wszystkiego, co ja wam podrzucam gdzieś tam. Nie olewacie tego, tylko po prostu korzystacie z tego środowiska. Bo mimo tego, że to jest scenariusz gdzieś tam jakiś gotowy, z kogoś zrobiony, to ja się jednak staram za każdym razem jak najwięcej sandboxa dać, tak żeby was w żaden sposób nie ograniczać. Także fajnie, że się podobało. Mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawiej, zwłaszcza jak Seba do nas dołączy, właśnie w postaci Dudo. Bo Seba też jest rewelacyjny pod względem takiego żartu i obycia z postacią, zwłaszcza z Niziołkiem. Także co? Mam nadzieję, będzie super. To co? Myślę, że to, tak jeszcze podam ci słowo, że to, że Robson jakby nie wszedł z nami, zmieniło bardzo dużo w tym, że jakby on tam był, to ja bym założył, że walimy w bestię na ciemno, no bo umówmy się, no on jest rycerzem, tak? Ja jestem kawalerzystą, więc możemy tłuc w sumie wszystko, co się da. Nie rycerzem, tylko żołnierzem. No, bije po mordzie w każdym razie, lepiej niż przeciętny niziołek, no. Więc no wtedy byśmy pewnie poszli w to, a tak to z drugiej strony, no jeszcze przypomniała mi się dosłownie ta sytuacja z tym, jak nagraliśmy na poprzedniej sesji i było... To takie, no co mam zrobić teraz? No kurczę, teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, zaraz mi przyjdzie krasnolud, otworzy drzwi i powie i jest autkie z powrotem, nie? Więc stwierdziłem się to średnio. Nie, a właśnie... Ja się tu muszę zgodzić. Jeśli mogę tutaj mężczyć przyjąć słowo, bo im dłużej gramy, im częściej mam okazję zagrać czy Urlisiem, czy innymi postaciami, no bo fakt, jeszcze jakby to była, nie wiem, 5-6 sesji temu, to pewnie bym zrobił to, co mówi Harold nasz i też bym poszedł z nimi i tam się klepał. Ale czy jestem teraz Urlisiem obyty i gdzieś tam trochę tych sesji mam, no to już jest takie, właśnie dużo prościej mi się wczuć. I założyłem sobie, skoro mamy tutaj żołnierza i kawalerzysta idzie się klepać, no to jakby w żołnierskim jakby fachu jest też jakby zostawienie właśnie straży, wysyłanie zwiadowców i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie mówię, a dobra, to zostanę na czatach, zobaczę, co się stanie. I jakby za to właśnie, Dali, ja tobie chciałem podziękować, że grając właśnie z tobą, ja się bardzo jako gracz rozwijam i gdzie pewnie jeszcze jakiś czas temu, dobra, idę z wami, wyciągam tarcie, wyciągam ten mój korpacz, idę się nawalać, no bo jestem żołnierzem, to teraz okej, jestem żołnierzem, ale żołnierze to nie tylko klepanie i walka, ale to też jakieś właśnie takie bardziej taktyczne podejście. No więc to jakby tutaj tobie chciałem podziękować osobiście od siebie, że no jako gracz się przynajmniej ja tak uważam, się rozwijam i bo dużo więcej mam właśnie takich pomysłów, zauważyłem i koncepcji, no które się różnią od tego, co miałem na początku i postrzeganie postaci, którymi gram, też właśnie takie staram się bardziej w nie wchodzić i właśnie nie tylko pod kątem walki, bo no jakby nie patrzeć, ja jestem graczem, który te postacie walczące preferuje, ale no jakby rozwijam się pod tym kątem, tak mi się wydaje, że staram się właśnie nie tylko walka, ale też skoro postać takie prezentuje sobą, nie wiem, profesję czy jakieś poglądy i tak dalej, to żeby to też miało właśnie to odzwierciedlenie w grze. Bardzo mi miło i tak, to widać, jakby po każdym z was, że rozwijacie się, a razem z wami te postacie. I to jest fajne, że jakby nie odgrywacie wszystkiego na jedną modłę, tylko widać po prostu to, że inaczej podchodzicie do różnych kwestii. I widać też ten progres w czasie. Dobrze, to co? Nagranie sobie skończymy. Dziękuję wam serdecznie. I co? Do zobaczenia za niedługo.
A na Twitchu zostajemy sobie na rajdzik jeszcze. Także miłego wieczoru, hejka.